Mili Państwo, myślę, że nie będzie stratą czasu, jeżeli właśnie teraz jest godzina 15, pomodlimy się koronką do Bożego Miłosierdzia. I podobnie tak jak wczoraj, możemy się wymieniać z poszczególnymi dziesiątkami, tak żeby to nie było przez jedną osobę prowadzone. Naszą modlitwą ogarnijmy naszą Ojczyznę, aby ona stawała się rzeczywistym Królestwem Chrystusa. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, zstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, dla Jego bolesnej męki, 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 miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, dla Jego bolesnej męki, 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 dla Jego bolesnej męki,
dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, dla Jego bolesnej męki. 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 Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki. 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 Święty Boże, święty mocny, święty, a nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami. Święty Boże, święty mocny, święty, nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty, nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. O krwi i wodo, któraś wytrysnęła z Najświętszego Serca Jezusowego jako zdrój miłosierdzia dla nas. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Usiądźmy. Drodzy Państwo, mamy przedostatnią część naszego kongresu, w którym uczestniczą także osoby, i to dość duża liczba z tego, co słyszę, przez internet, więc bardzo serdecznie wszystkich pozdrawiam i witam. I w tej sesji, którą mi przyszło prowadzić, przepraszam za pewne drobne zamieszanie, zamieniono salę, ale zestaw prelegentów jest ten właśnie, który miał być w sali A, ale jesteśmy w sali C, to znaczy, że jesteśmy bliżej nieba, więc to nawet może i dobrze. W tym naszym gronie bardzo serdecznie pragnę powitać szanownych prelegentów, wśród nich błogosławioną między mężczyznami panią Magdalenę Buczek. No właśnie, tu księże profesorze Wiesławie, ksiądz profesor jest w grupie, tu zamieniono salę, właśnie o tym mówię, trzeba zejść do sali A. Właśnie tu C, tylko właśnie się okazało, że jakoś to, także bardzo miło, że ksiądz profesor z nami jest, ale proszę zmienić salę. Następnie witam znanego, nie muszę chyba przedstawiać, ojca Piotra Detlafa z Radia Maryja i Telewizja Trwam, więc rozpoznawalny głos i twarz. Proszę nas tylko nie mylić, chociaż ojciec jest w lepszej sytuacji. Ja już oszczędzam na szamponie. Tutaj po mojej lewej stronie siedzą znakomici prelegenci, ksiądz Dariusz Kowalczyk,
przewodniczący zarządu Fundacji Dzieła Trzeciego Tysiąclecia, następnie pan Piotr Pikuła, prezes Stowarzyszenia Róża z Krakowa. I mamy tutaj małą niespodziankę. Miał być z nami ksiądz dr Wojciech Bartoszek, ale za to jest jego starszy brat, ksiądz profesor Antoni Bartoszek. Są bardzo podobni i ksiądz profesor, zastępując swego brata, będzie brata, który jest krajowym duszpasterzem apostolstwa chorych, podejmie tęże tematykę, bo z tego, co mi wiadomo, to te sprawy są wam bardzo bliskie. Proszę państwa, mamy czas do godziny 18 z przerwą, rzecz jasna, i chcemy ten czas poświęcić refleksji już takiej bardzo konkretnej. Schodzimy już na poziom pewnych dyskusji, refleksji, jak w praktyce, w życiu parafialnym, jak w ogóle w tych realiach naszego życia parafialnego na co dzień, jak mamy budować Królestwo Boże poprzez różnego rodzaju zaangażowania poszczególnych środowisk, zwłaszcza dzieci, młodzieży, osób cierpiących, rodzin. Więc te tematy są naszym udziałem. I zgodnie z programem oddaję głos chyba najpierw pani Magdalenie czy ojcu Piotrowi. Dobrze, to ja już zdaję się na was, oddaję mikrofon. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Kochani, prawie od 30 lat tymi słowami witamy się w wielkiej rodzinie Radia Maria na co dzień, a prawie 25 lat istnieją podwórkowe kółka różańcowe dzieci. Bardzo serdecznie wszystkich państwa witamy i pozdrawiamy, ciesząc się, że możemy tutaj być. W sposób szczególny pragniemy wraz z Magdą Buczek podziękować organizatorom, czynimy to na ręce księdza profesora Marka, za podjęcie i narysowanie bardzo szerokiego spektrum inicjatyw duszpasterskich, które obejmuje ten kongres. Przy okazji wielu spotkań, także i naukowych, duszpasterskich, pomijane są bardzo często dzieci. My cieszymy się z tego, że wspólnota dzieci została zauważona podczas tego kongresu i dlatego z wielką radością przybyliśmy, aby także być głosem tych najmłodszych, którzy odnajdują swoje miejsce we wspólnocie Kościoła. Wyznaczono nam myśl przewodnią zaczerpniętą z karty Ewangelii według świętego Mateusza, fragment doskonale nam wszystkim znany. Jeśli się nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. Drodzy państwo, wygląda na to, że to owo stanie się jak dziecko z kart Ewangelii świętego Mateusza wygląda jako niezbędny warunek wejścia do Królestwa Niebieskiego. Stanie się jak dziecko, jako niezbędny warunek wejścia do Królestwa Niebieskiego. Kiedy weźmiemy do swoich dłoni karty Ewangelii świętego Mateusza i cofniemy się o kilka zdań wstecz, dostrzegamy kontekst, w jakim te słowa padają. Proszę sobie przypomnieć, do Jezusa przychodzą apostołowie z zapytaniem, kto właściwie jest największy w Królestwie Niebieskim. Z paralelnych opisów u pozostałych ewangelistów dowiadujemy się, że apostołowie posprzeczali się w drodze właśnie o to, kto z nich jest największy. Pytanie to nie było więc czysto spekulatywne. Każdy z zadających je po cichu liczył, że to właśnie jego Jezus wyróżni. Po raz kolejny wzięła górę ludzka pycha, małość, ambicja, pragnienie, by być największym, najważniejszym, jedynym i niepowtarzalnym. I właśnie jako odtrutkę na tę manię wielkości Jezus przywołuje dziecko. Wskazuje, że tylko ten, kto posiada cechy dziecka, jest naprawdę wielki. Jest naprawdę godzien Królestwa Niebieskiego. Na czym więc ma polegać owo naśladowanie dziecka? Kluczem do zrozumienia niech będzie dla nas stosunek dziecka do rodziców. Gdy jest ono maleńkie, jest od nich całkowicie zależne. Tak samo człowiek jest zupełnie zależny od Boga swego Ojca. Dziecko, które czuje miłość rodziców, staje się bardzo otwarte, pełne ufności. Taką samą ufność powinien mieć człowiek wobec Pana Boga, który go przecież pierwszy umiłował. Dziecko nie liczy na siebie, nie ma najmniejszych wątpliwości,
że potrzebuje pomocy i oparcia ze strony Ojca, że bez tej pomocy po prostu sobie nie poradzi. Usiłuje zdobywać samodzielność, poznawać świat, ale czuje się pewnie tylko wtedy, gdy wie, że Ojciec jest przy nim, że go obserwuje, wspiera, jest gotowy pomóc. I podobnie powinno być w relacji do Pana Boga. Człowiek nie ma liczyć na siebie, na swoje siły, rozum, spryt, nie ma się tylko opierać na swoich kombinacjach. Tak przecież chcieli na swoją wielkość liczyć apostołowie. Gdy przychodzili oni do Jezusa z pytaniem, to chcieli tylko tego, aby ich w tym mniemaniu utwierdził. Jezus jednak pokazuje dziecko. Wskazuje zupełnie inną perspektywę. Dziecko samo sobie nie poradzi. Nie ufa własnej sile czy sprytowi. Dziecko ufa rodzicom i od nich oczekuje wsparcia. Bo to Ojciec Niebieski wie, czego nam tak naprawdę potrzeba. To On, widząc naszą słabość, przychodzi nam z pomocą. On wie, co jest prawdziwie dobre. To Jego obecność nadaje sens działaniom człowieka i jego życiu. A człowiek wiary, który odnosi siebie i swoje życie do Ojca, widzi przecież swoją małość i widzi wielkość Ojca. Widzi swoją bezradność, widzi swój grzech, widzi, jak bardzo jest słaby. I dopiero spojrzenie na siebie z perspektywy maleńkości, jak dziecko, prowadzi do przyjęcia zależności od Boga, zaufania Mu, a także odczucia Jego bliskości. Rodzi to pewność, że Bóg jest przy mnie, że On nie odrzuci, nie pogniewa się, gdy coś źle uczynię, ale przygarnie, przytuli, okaże znowu swoją miłość. Ta dziecięca świadomość bliskości Ojca, poczucie nieustannego trwania w obecności Boga, także przy codziennych sprawach, powoduje, że całe życie zaczyna stawać się modlitwą. A budowanie Królestwa Niebieskiego na drogach współczesnego świata jest realizacją zasadniczego, fundamentalnego powołania, które wypływa z sakramentu Chrztu Świętego. Jest realizacją powołania do świętości. Budowanie Królestwa Niebieskiego na ziemi jest realizacją powołania do świętości. I w tym budowaniu swoją rolę i znaczenie odgrywają także najmłodsi, dzieci, których Jezus stawia przed nami, dorosłymi, aby nas trochę onieśmielić, aby pokazać również i nam, dorosłym, właściwą drogę do tego, którą trzeba pójść, aby zdobyć Królestwo Niebieskie, aby budować Królestwo Niebieskie również i tutaj, na ziemi. Jako rodzina Radia Maryja mówimy bardzo często, że jesteśmy taką wielopokoleniową, prawdziwą rodziną. Rodziną, w której znajduje swoje miejsca babcia i dziadek, mamo i tata. Znajduje młodzież, ale znajdują także i dzieci w sposób szczególny w podwórkowych kółkach różańcowych. Ta wielopokoleniowa rodzina dla nas jest nieustannym doświadczaniem zamysłu Pana Boga, który każdego dnia na bieżąco pisze historię naszej wspólnoty, ale pisze historię życia także każdego człowieka. Przez tę wspólnotę podwórkowych kółek różańcowych dzieci, która powstała przy Radiu Maryja prawie 25 lat temu, Pan Bóg pokazywał nam wielkie i piękne rzeczy, które zdziałał w historii życia niejednej rodziny i niejednego człowieka. I o tej naszej wspólnocie w kontekście perspektywy dziecka, które jest postawione przez Jezusa dla nas, także ludzi dorosłych, którzy mają od dziecka uczyć się prawdziwej relacji do Pana Boga, chciałbym, aby Magda Buczek także podzieliła się swoim świadectwem i powiedziała nam, bo to przecież ona jest założycielką tej wspólnoty, jak to się wszystko zaczęło i jak wygląda dzisiaj, bo 25 lat funkcjonowania podwórkowych kółek różańcowych dzieci, to już jest, Madziu, kawałek historii, tego nie ukrywajmy. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Teraz i zawsze. Czcigodny książę profesorze, czcigodni kapłani, szanowni państwo, bardzo dziękuję za zaproszenie i że również mogę się podzielić tym doświadczeniem właśnie
tworzenia podwórkowych kół różańcowych dzieci, to właśnie tak jak ojciec Piotr powiedział, już długa historia, prawie 25 lat istnienia podwórkowych kół różańcowych dzieci, które powstały w lipcu 1997 roku na moim podwórku, ponieważ razem z dziećmi z sąsiedztwa każdego dnia w czasie wakacji bawiłam się, ale także wspólnie modliliśmy się. I tak właśnie spontanicznie pewnego dnia właśnie dzieci przyszły z propozycją założenia takiego gangu. I nie spodobało mi się to, co chcieli w nim robić. Dlatego zaproponowałam, żebyśmy zamiast tego założyli podwórkowe koło różańcowe dzieci. To była naprawdę bardzo spontaniczna myśl. A oni zgodzili się i właśnie od tego dnia, codziennie po koronce do Miłosierdzia Bożego o godzinie 15, odmawialiśmy dodatkowo 1/10 różańca świętego przez całe wakacje. Później, kiedy już rozpoczął się rok szkolny, to każdy odmawiał różaniec święty w swoim domu o ustalonej godzinie. I później, dzięki ojcu dyrektorowi Tadeuszowi Rydzykowi, dzięki jego zachęcie, aby podwórkowe koła różańcowe dzieci powstawały, by dzieci zakładały takie koła, właśnie to moje maleńkie koło, które liczyło zaledwie 4 dzieci, tak bardzo się rozrosło, że przez te 25 lat do podwórkowych kół różańcowych dzieci należy ponad 150 tysięcy członków w 34 krajach świata i na wszystkich kontynentach. Jest to wspólnota, która trwa, która się rozwija i formuje przede wszystkim, bo podwórkowe koła różańcowe dzieci powstają zarówno w gronie rodzinnym, gdzie ta modlitwa jest odmawiana właśnie w rodzinie każdego dnia, ale także powstają przy parafiach, w szkołach, gdzie jest spotkanie formacyjne, odbywa się raz w tygodniu czy raz w miesiącu i jest wspólna modlitwa różańcowa, ale także czas na budowanie relacji w tej wspólnocie, czyli czas na wspólną zabawę, także poznawanie przede wszystkim objawień, treści objawień Matki Bożej w Fatimie, w innych miejscach świata. I także elementem naszej formacji są regionalne spotkania podwórkowych kół różańcowych dzieci, kiedy właśnie jeździmy w różne zakątki naszej ojczyzny, ale także poza granicę, bo też takie spotkania odbywały się w Czechach i w Niemczech, gdzie dzieci z danego województwa, diecezji, czy też okolicznych diecezji i województw gromadzą się na wspólnej modlitwie, spotkaniu. Mogą dzielić się także swoimi doświadczeniami tworzenia podwórkowych kół różańcowych dzieci. Raz w roku odbywa się nasza ogólnopolska pielgrzymka na Jasną Górę. I także od lutego 1998 roku prowadzę audycję w Radiu Maryja najpierw, a teraz w telewizji Trwam, przez które także nie tylko informuję dzieci, przekazuję informacje o bieżących sprawach dotyczących wspólnoty podwórkowych kół różańcowych dzieci, ale także jest to element formacji zgodnie z rokiem liturgicznym, świętami maryjnymi, także zachętą do odmawiania nowen, przygotowywania się
do tych świąt i uroczystości. W Wielkim Poście także rozważanie stacji Drogi Krzyżowej, a w każdą pierwszą sobotę miesiąca rozważanie i modlitwa w ramach nabożeństwa pięciu pierwszych sobót miesiąca. Ponieważ właśnie celem naszej wspólnoty jest odpowiedź na wezwanie, jakie Maryja skierowała w Fatimie. Wezwanie do modlitwy różańcowej. A Maryja ukazywała się właśnie dzieciom. Wybrała dzieci, aby przez nie przekazać to jakże ważne wezwanie. I kiedy my odmawiamy różaniec święty, kiedy zachęcamy dzieci do modlitwy różańcowej, to także w ten sposób chcemy, aby one wzrastały w miłości do Pana Jezusa i Matki Najświętszej. Aby będąc w szkole Matki Najświętszej, coraz bardziej zbliżały się do Pana Jezusa. Właśnie przez Maryję. Rozważając poszczególne tajemnice różańca świętego. By odkrywały życie Pana Jezusa, Matki Najświętszej, a przy tym także, by uczyły się postępować zgodnie z wolą Bożą, w posłuszeństwie Panu Bogu, tak jak Maryja, na jej wzór, aby Maryja każdego z nich prowadziła drogą świętości, drogą do Jezusa. I nasza wspólnota podwórkowych kół różańcowych dzieci dokonała także aktu intronizacji Chrystusa Króla. Dokładnie miało to miejsce 19 listopada 2000 roku. Więc tutaj też w sposób szczególny pragniemy, aby ta formacja we wspólnocie podwórkowych kół różańcowych dzieci prowadziła do pogłębienia życia duchowego dzieci, aby pogłębiała ich wiarę, aby Jezus stawał się dla nich najważniejszy, by był w centrum ich życia. I mogę podzielić się tym, że w trakcie istnienia podwórkowych kół różańcowych dzieci już prawie 25 lat widać owoce modlitwy różańcowej w życiu konkretnych osób, które jako dzieci zobowiązały się do codziennego odmawiania różańca świętego. Spotykam wielu dorosłych już ludzi, którzy właśnie dzielą się tym, jak modlitwa różańcowa wpłynęła na ich życie, jak Maryja ich prowadzi. I są już kapłani, siostry zakonne, którzy właśnie wyrośli z naszej wspólnoty. Bo wiadomo, dzieci szybko wyrastają, stają się młodzieżą. Przechodzą więc również do kolejnych wspólnot. Tak jak już wcześniej było Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, czy też Ruch Światło Życie. Ale mają już tę podstawę, mają to pragnienie pogłębiania relacji z Jezusem i Maryją. Mają to doświadczenie żywego Boga w swoim życiu. I to jest niezwykle istotne, kiedy patrzę na historię podwórkowych kół różańcowych dzieci. Gdy powstały jeszcze zanim zaczęły się te wszystkie przemiany, kiedy zaczął się taki proces demoralizacji dzieci, że
Maryja w sposób szczególny pragnie chronić każde dziecko. I tą ochroną dla nich jest właśnie trwanie przy Bogu, przy Maryi. Także przez tę systematyczną, codzienną modlitwę różańcową. Więc to także szczególnie troska i odpowiedzialność rodziców, także katechetów, aby chronić dzieci, by nie utraciły swojej niewinności, ale by wiara pozostała żywa w ich sercach. Nawet jeśli po drodze gdzieś w swoim życiu na pewnym etapie się zagubią, aby miały do czego wracać, do tego pierwszego doświadczenia miłości Pana Boga, spotkania z Nim, modlitwy, wspólnoty, trwania w jedności ze swoimi rówieśnikami, którzy mają podobne wartości, którzy również są blisko Pana Boga, aby miały to odniesienie w swoim dorosłym życiu. Dlatego to jest tak ogromnie ważne. I także nasza wspólnota ma swoich patronów. To też nie przypadek, że akurat mamy świętą Teresę od Dzieciątka Jezus, świętego Jana Bosko, świętych pastuszków z Fatimy, Jacyntę i Franciszka i oczywiście świętego Jana Pawła II. Tutaj już wcześniej ksiądz biskup Kiciński wspominał świętą Teresę od Dzieciątka Jezus. A tutaj dla mnie szczególnie jest bliska jej mała droga dziecięctwa duchowego. Aby być jak dziecko, z taką ufnością, szczerością dziecka, stawać przed Bogiem w prostocie i czystości swojego serca i pielęgnować to doświadczenie przez całe swoje życie. A święty Jan Paweł II błogosławił naszej wspólnocie, także był honorowym członkiem podwórkowych kół różańcowych dzieci, więc wierzymy, że teraz szczególnie on wstawia się, wypraszając wszelkie łaski. I myślę, że teraz w obecnych czasach rzeczywiście jest trudniej. Jest trudniej zachęcać dzieci do modlitwy różańcowej, ponieważ brakuje modlitwy w rodzinie, w domu, przekazywania i pielęgnowania tych wartości. Dlatego gdy dzieci są zachęcane w parafii czy też w szkole do modlitwy różańcowej, to jednak brakuje im systematyczności i wytrwałości w modlitwie. Dlatego tutaj naprawdę ogromna troska i także taki niepokój o te dzieci, które właśnie teraz wzrastają, więc jest to szczególnie ważne, aby troszczyć się o nie, aby przede wszystkim modlić się, ale także nie ustawać w działaniu, by trafiać do serc tych dzieci, ale także ich rodziców. A nierzadko również przez serca dzieci do rodziców, bo mamy również świadectwa dzieci, które przyprowadziły do kościoła swoich rodziców, którzy przez wiele lat już nie byli w kościele, nie modlili się. Więc tutaj też ogromne działanie i łaska Pana Boga, który działa przez dzieci, przez ich czyste serca, by trafiać do serc rodziców, do serc dorosłych, abyśmy my także stawali się jak dzieci, tak jak mówił Jezus, aby Królestwo Boże szerzyło się pośród nas, a także abyśmy w
właśnie poprzez szerzenie Królestwa Bożego na ziemi dążyli do Królestwa Niebieskiego. Bo to jest nasz cel i również ta troska o dzieci temu służy, aby właśnie troszczyć się o ich duszę, by zostali zbawieni. Bardzo dziękuję za wysłuchanie, dziękuję za możliwość wypowiedzenia tego świadectwa. Bóg zapłać. Dziecko jest także nauczycielem, o tym nie wolno nam zapomnieć. Parę lat temu Madziu, mały Kuba przyjechał na Jasnogórę na naszą pielgrzymkę i przyszła jego mama i mówi, muszę ojcu coś powiedzieć. A co się stało? Kuba mnie nawrócił. Jak to się stało? Zapisał się do szkolnego podwórkowego kółka różańcowego dzieci i pani katechetka powiedziała, że jego obowiązkiem i obowiązkiem jego rodziny jest każdego dnia odmawiać codziennie dziesiątek różańca. I tak przychodził na tarczywie ze szkoły, no i mówił mamie, że trzeba odmówić różaniec. A mama mówiła, Kuba, nie dzisiaj, zobacz, ile mam pracy. Jeszcze trzeba posprzątać, ciebie przygotować do szkoły na jutro. Stanął jednego dnia, założył ręce pod boczki i powiedział mi prosto w oczy, ale twoim obowiązkiem jako mojej mamy jest się ze mną pomodlić. I od tego czasu Kuba rozpoczął nawracanie swojej rodziny. Byli z nami parę razy na naszej pielgrzymce na Jasnej Górze. To są te owoce, o których także Magdalena powiedziała. Ale pozwólcie także na takie moje bardzo osobiste świadectwo. Jakże bardzo także Magda nas zawstydza. My często jako ludzie dorośli, ci, którzy siebie nazywamy pełnosprawnymi, mówimy, że tego się nie da, temu nie poradzimy, temu nie podołamy. To jest ponad nasze siły. Mała dziewczynka przykuta do inwalidzkiego wózeczka pod natchnieniem Matki Najświętszej zakłada wspólnotę podwórkowych kółek różańcowych, która obejmuje wszystkie kontynenty świata. Liczy ponad 150 tysięcy członków. Pan Bóg często buduje właśnie na tym, co małe, co kruche, co słabe, aby zawstydzić wielkich tego świata. Bardzo serdecznie dziękujemy. Bardzo dziękuję za to piękne i poruszające świadectwo i rzeczywiście, tak jak śledzę nasze obrady, coraz częściej pojawia się właśnie ten wątek bardzo zasadniczy, że to nie my, ale łaska Boża przez nas i w nas działa. I na tym polega budowanie Królestwa Bożego, że nie przez jakieś spektakularne, wielkie akcje, ale przez pokorną służbę i to bycie takim narzędziem w rękach Pana. Bardzo dziękuję. Myślę, że ponieważ Pani Magdalena zostaje z nami jeszcze do końca, tak? Czy do przerwy, tak? To jeżeli są jakieś pytania w tej chwili, to bardzo proszę, tak żebyśmy mogli jeszcze wysłuchać jednego z prelegentów do przerwy. Mamy troszkę opóźnienie, ale myślę, że wyrobimy się, więc krótkie jakieś jedno pytanie, jeśli ktoś z Państwa ma, czy jakieś dopowiedzenie do tego, co tu zostało przedstawione. Bardzo proszę, może do mikrofonu z uwagi na nagrywanie audycji. Ja tylko chciałem taką historyczną notkę powiedzieć, że akurat tak się składa, że różańcowe podwórkowe kółka liczą sobie 25 lat i także 25 lat liczą ruchy intronizacyjne w Polsce, to jesteśmy rówieśnikami. Bardzo dziękuję. Oddaję teraz głos księdzu Dariuszowi Kowalczykowi, który reprezentuje bardzo ciekawą inicjatywę, jak Państwo wiecie, żywy pomnik dedykowany Janowi Pawłowi II. Ksiądz Dariusz jest kapłanem z mojej diecezji, czyli radomskiej, jest przewodniczącym zarządu Fundacji Dzieło Trzeciego Tysiąclecia. Bardzo dziękuję za zaproszenie i możliwość powiedzenia tych kilku słów. Do czwartej, rozumiem, powinienem jakoś tam wylądować. Dobrze, rozumiem. Mogę na drobne sprostowanie się pokusić? Dzieło nowego tysiąclecia.
ale to słuchajcie, to jest powszechny błąd, dlatego że jest wiele instytucji, które mają w nazwie właśnie trzecie tysiąclecie, między innymi Instytut Tercio Milenio. O właśnie, tak, dzieło nowego tysiąclecia. Jeżeli mówimy o młodych, no bo teraz pani Magdalena i ojciec mówili o tych osobach, które kończą dzieciństwo i zaczynają być młodzi, no to tak plus minus gdzieś tam w środku podstawówki to się dzieje z różnym tam odchyleniem. No więc my się zajmujemy właśnie tymi, właśnie którzy kończą okres dzieciństwa i wchodzą w okres młodości. Jednak mimo wszystko pokuszę się o kilka słów Benedykta XVI, bo myślę, że w jego oceanie genialnych myśli, chociaż jedną kropelkę takiej myśli czy dwie sobie przedstawmy, żeby zrozumieć o co chodzi właśnie w tym królowaniu Jezusa. Notabene w tej trylogii Jezus z Nazaretu znajduje się myśl, że żyjemy w czasach takiego centralizmu królestwa. Na czym to polega? Mamy dbać wszyscy razem, wszystkie religie identycznie, o pokój na świecie, sprawiedliwość i troskę o stworzenie. Taka jest wizja światowego królestwa. Broń Boże, żadnej misyjności pomiędzy religiami. I nawet politycy nam powiedzą, że bardzo dobrze, nawet te wszystkie rytuały wasze, proszę bardzo, możecie sobie zachowywać. One nie mają żadnego znaczenia, ale skoro je lubicie, proszę bardzo. No i Benedykt XVI, analizując bardzo szczegółowo, tutaj mocno skracam, mówi, i w tym momencie powstaje pytanie, a kto nam ma wyznaczać, co to jest pokój, jak go zbudować, co to jest sprawiedliwość, na czym ona ma polegać? No i dochodzimy do wniosku, że to muszą robić wielcy politycy. W danej chwili oznaczają, to jest dobre, to jest złe, to trzeba zrobić, tamtego unikać. I konstatuje Benedykt, w taki sposób znika Bóg. Definitywnie. Budujemy tylko królestwo na tym świecie. W gruncie rzeczy bez Boga, na podstawie tylko własnych wyobrażeń, a szczególnie możnych tego świata. I tutaj zacytuję go, zresztą w ogóle ciekawie nazwał ten prąd, mówi, jest to utopijna gadanina pozbawiona realnej treści. Natomiast mówiąc o Królestwie Bożym, Jezus głosi po prostu Boga, Boga żywego, który jest w stanie w konkretny sposób działać w świecie i w historii i właśnie teraz działa. Mówi nam Jezus, Bóg istnieje. A także Bóg jest rzeczywiście Bogiem, to znaczy trzyma w swoich rękach wszystkie nici tego świata. W Jezusie następuje nowa bliskość tego królestwa, bo to On sam jest tym królestwem. Przez Jego obecność i Jego działanie Bóg na nowo tu i teraz wszedł w historię. Dlatego czas się wypełnił, dlatego w szczególny sposób jest to teraz czas z jednej strony nawrócenia i pokuty, ale również ogromnej radości, ponieważ Jezus przybliża nas do siebie. W nim działa i króluje Bóg, królując na sposób boski, to znaczy bez władzy świeckiej. Królując przez miłość aż do końca, aż po krzyż. Królowanie przez miłość. Już w Starym Testamencie, kiedy Żyd się modlił i przynajmniej dwa razy dziennie odmawiał Szema Izrael, słuchaj Izraelu, to pisze Benedykt, przyjmował na siebie jarzmo Bożego panowania, które przez akt modlącego się wkracza w świat, jest przez Niego współniesione i przez modlitwę określa sposób Jego codziennego życia, a więc w tym konkretnym miejscu staje się to Królestwo obecne w świecie. Mówi też Benedykt, że kiedy modlimy się przyjść Królestwo Twoje, to Chrystus ustawia nam właściwą hierarchię wartości. Na pierwszym miejscu Bóg. Tam, gdzie nie widzi się Boga, tam rozpada się człowiek i świat się rozpada. I to jest ciekawa też historia Salomona przywołana przez Benedykta. On, jak wiadomo, modlił się o serce rozumne do sądzenia ludu i rozróżniania dobra i zła na pierwszym miejscu. A w związku z tym, że o to się modlił, to Bóg dał mu wszystkie inne wartości, które były mu potrzebne, o które się nie modlił. Bo dalej mówi Benedykt, najważniejsze jest słuchające serce. Pierwszą i najbardziej istotną rzeczą jest słuchające serce, żeby Bóg panował, a nie my. Królestwo Boże przychodzi poprzez słuchające serce. To jest Jego droga i o to ciągle musimy prosić. I teraz przechodząc już bezpośrednio do duszpasterstwa młodzieży, znowu zacytujmy Ewangelię, tym razem świętego Łukasza, rozdział 17. Faryzeusze pytają Jezusa,
kiedy przyjdzie Królestwo Boże. Byli zainteresowani, jak widać. I to jest ciekawa odpowiedź Jezusa. Królestwo Boże nie przyjdzie w sposób dostrzegalny. I nie powiedzą, oto tu jest, oto tam jest. Oto bowiem Królestwo Boże jest wśród was. O kim mówił? O sobie. Ale to Królestwo, jak pisze Benedykt w genialny sposób, przepraszam, że oceniam papieża, ale mi się to strasznie spodobało, nie jest dostrzegalne przez neutralnych widzów. I tu jest cała sprawa. Neutralny widz, który sobie siedzi, je chipsy, ogląda telewizję i mówi, no ciekawe, kiedy to. Kościół tak mówi, że no ciekawe. No patrzcie, nie ma. Nie dostrzeże go nigdy, bo ono jest niewidzialne przez neutralnego widza. Dopiero wejście w kontakt z Jezusem może zacząć owocować kiełkowaniem Królestwa Bożego w nim, a przez to stanie się widzialne w świecie. Znakomite są te analizy papieża Benedykta. No i teraz właśnie stawiamy sobie pytanie, co tu zrobić, żeby młodzi nie byli neutralnymi widzami, tylko właśnie, żeby byli zaangażowani. Nasze pomysły są następujące. Młodość prawdopodobnie, mimo wszystko, cokolwiek o niej się mówi, jest najbardziej idealistycznym okresem życia. Młodzi szukają naprawdę ideału, celu, sensu. I chyba się zgodzimy z tym, że dzisiaj jest z nim mimo wszystko trudniej niż kiedyś. Mają ogrom propozycji. I w związku z tym, że mają tak rozbudowane media społecznościowe, większym autorytetem jest koleżanka czy kolega, czy jakiś tam człowiek, który zbudował swoje medium na takim czy innym portalu, niż naprawdę ludzie, którzy coś wiedzą i na czym się znają. I to jest pewien problem. Przecież nasza religia, nasza wiara opiera się na autorytecie. Przecież my dostaliśmy nie tylko pisma, ale Chrystus rzeczywiście założył swój Kościół. W związku z tym potrzebujemy ciągle formować młodych. To jest stała formacja. Młodzi z kolei potrzebują grupy odniesienia. Kiedy właśnie kończy się okres dzieciństwa, tak on się kończy, że my nagle zauważamy, że rodzina nie wystarcza, że no jest coś więcej mi potrzebne. I to jest ta właśnie ekipa, paczka, ta grupa, wspólnota, ruch, zrzeszenie, cokolwiek. No i oczywiście pewnie dziesiątki tysięcy związków nieformalnych, gdzie chcemy zrealizować swoje ideały, swoje cele, pasje, zainteresowania, nawet czasem szalone pomysły. Więc abyśmy mogli liczyć na budowanie Królestwa Bożego przez młodych, najpierw koniecznie musimy ich odpowiednio formować, powtórzę, stale formować. I to, co najważniejsze w tym wszystkim, najpierw formować siebie, bo inaczej się po prostu nie da. Będziemy ideologami, a nie będziemy świadkami. To będzie formacja wieloetapowa na różnych poziomach. Dzisiaj na przykład, i tu też powołam się na Benedykta i na obserwacje, myślę, nas wszystkich, bardzo wielu młodych nie może w ogóle liczyć na swoją rodzinę. Darek Malejonek kilka lat temu podczas konferencji na Dzień Papieski mówi, w klasie jednego z moich dzieci 70% dzieci nie zna swojego, przynajmniej jednego rodzica, bo już ich, no, druga strona rodziców, mama czy tata, żyje z innym partnerem, czy z kolejnym już. Ale nie jesteśmy w sytuacji beznadziejnej, bo tutaj właśnie są potrzebne te wszelkie wspólnoty. One muszą wyrastać jak grzyby po deszczu. Z nich młodzi ludzie będą czerpali wiarę. Właśnie to, co Magda robi, dzięki temu, że ma potężną telewizję, możesz docierać. To jest potężne medium i potężna możliwość docierania dzięki temu. Także do tych ludzi, którzy być może, już wspomnieliście o tym, nie mają wiary z domu już, ale czegoś im w życiu brakuje. Trochę mnie pocieszyła ostatnia niedziela. Przychodzi mężczyzna, mówi, 6 lat nie byłem w kościele, kompletnie zerwałem jakąkolwiek więź z kościołem. Nic mi brakuje w życiu, wszystko mam. Bardzo fajnie mi się żyje. No ale mam potworną pustkę, po prostu proszę księdza. No i innego księdza poprosił o spowiedź. 6 lat, nie. Ale być może on miał zbudowane jakieś doświadczenie, miał się do czego odwołać. Gorzej będzie z tymi, którzy właśnie nie mogą się do tego odwołać, na przykład, bo są wychowani poza wiarą, już poza Kościołem. Ale właśnie, co ciekawe, my często do nich nie dotrzemy, a młodzi dotrą, bo to są ich koledzy z akademika, z miejsca życia, z uczelni, z klubu sportowego, nie wiem czego jeszcze. Więc tu na nich możemy liczyć, ale pod warunkiem, że ich
że ich formujemy. Wielu młodych, którzy jeszcze chodzą na religię, wykonuje znak krzyża tylko na lekcjach religii. Ale ten znak krzyża wykonują, więc coś to oznacza. Musimy młodych traktować na serio i tym, którzy są chętni, jak takich znajdujemy, stopniowo powierzać coraz to poważniejszej odpowiedzialności w Kościele. Muszą czuć, że Kościół jest także ich i że w nim mają swoje miejsce, własne niezbywalne zadania. Żeby oni też byli świadomi, że oni też budują Królestwo Boże. To nie jest jakieś zadanie dla kogoś tam. Jakie tutaj stosujemy metody formacyjne? No w ciągu roku teraz, kiedy była pandemia, mieliśmy spotkania na Zoomie. W fundacji jest 2000 młodych osób, z czego połowa to są uczniowie, połowa studenci. Kiedy są w diecezjach, no to są w opiece, pod opieką księży koordynatorów i takich różnych zespołów. Więc na Zoomie praktycznie codziennie z jakąś decyzją lub kilkoma mieliśmy spotkanie. Dwa były tematy w zeszłym roku. Czy modlitwa musi być nudna i jak przeżywać Eucharystię? Z takich naszych pomysłów oryginalnych to na przykład kwadrans z Janem Pawłem II. Na wszystkich obozach i rekolekcjach mamy pojuczni takie 15 minut, kiedy czytamy konkretnie wybraną myśl papieża w ciszy całkowitej, a wieczorem w małych 10-osobowych grupach młodzi z animatorami dyskutują na ten temat. No bo skoro są żywym pomnikiem, no to muszą znać papieża. I tutaj to jest nasz taki pomysł, że najpierw dajmy im spróbować tego nauczania. No, mogę mówić godzinę, jak smakuje kawa, mogę się tej kawy po prostu napić. No i to jest duża różnica, mi się wydaje. Więc tak próbujemy to robić. Na stronie internetowej Q&A z Janem Pawłem II. Pytanie i odpowiedzi. Młodzież pyta, Jan Paweł odpowiada. Już mamy tam chyba prawie 20 odcinków. Niektóre pytania, tym razem to oni zadają, bo gdzie jest problem? Czasem dla nas coś jest problemem i ważnym zagadnieniem, a zupełnie nie jest dla młodych. Więc najpierw niech oni powiedzą to pytanie. U dzieci bardziej cenimy pytania, które my dzieciom stawiamy, a one ładnie odpowiadają, a u młodzieży jest zwrot o 180 stopni. Bardziej cenimy pytania, które oni nam zadają. To wskazuje na ich rozwój, na dociekliwość, coś, jakąś wartość, którą chcą jakąś osiągnąć. No więc takie pytania stawialiśmy sobie. Co nadaje sens życiu? Jak pogłębić swoją wiarę? Dlaczego Kościół zabrania seksu przed ślubem? Jaki jest stosunek Kościoła do homoseksualizmu? Czy bycie przesądnym to grzech? Jak odróżnić grzech śmiertelny od powszedniego? Jakie jest miejsce kobiety w Kościele? Czy katolik może mieć tatuaże? Jaki jest sens cierpienia? Co mam wiedzieć? Skąd mam wiedzieć, co jest dobre, a co jest złe? Jak odkryć swoje powołanie? Jak kochać nieprzyjaciół? Jak poradzić sobie ze śmiercią bliskiej osoby? Po co nam Kościół? Co w sytuacji, gdy nie zgadzam się z tym, co mówi Kościół? Co daje człowiekowi szczęście? Jak poradzić sobie w życiu z porażką? Jak wytrwać w czystości? Jak zbudować szczęśliwą rodzinę? Jak kogoś nawrócić? Jak odnaleźć cel życia? No i wiele innych. Tutaj z dziećmi to mamy wspólny mianownik i to nawet my też w różnym wieku. Dopóki będziemy mieli ciekawość, dopóki będziemy chcieli coś odkryć, no to jesteśmy jak dzieci. I to jest piękne. Tego nie wolno stracić w życiu, bo to się wtedy bardzo szybko starzejemy i tetryczejemy zupełnie niepotrzebnie. Więc te pytania muszą być. No oczywiście tutaj młodzież też robi różne akcje internetowe, to dla nich naturalne, z okazji chociażby setnej rocznicy urodzin Karola Wojtyły, no przy okazji Dnia Papieskiego, bardzo wiele rzeczy. Kiedy jesteśmy na obozach, dla młodych, no to wybieramy duże miasta. 2 lata temu byliśmy w Toruniu, u was też byliśmy, no, tam było chyba 900 osób, no ale to 18 dużych miast w Polsce już odwiedziliśmy. Chcemy im pokazać, co to miasto oferuje, no ale też takie 2 tygodnie to jest okazja świetnej formacji, więc codzienna Eucharystia, brewiarz, o dziwo bardzo młodzi lubią brewiarz. Dla mnie to było zaskoczenie, muszę powiedzieć. Niekiedy chyba tak, rzeczywiście. Dla nas jest jakiś krzyż, a dla nich to jest super. No ale tak jest. Adoracja Najświętszego Sakramentu, która dokonuje cudów. Po dniu, który ma tam 10 godzin intensywnej pracy, biegania po tym mieście, w tym upale lipcowym, adoracja, na którą się idzie naprawdę bardzo niechętnie, po godzinie, półtorej, dwóch, czasem czterech, jak kiedyś w Olsztynie, 90% osób wychodzi wyspowiadanych, szczęśliwych i wypoczętych. I pozytywnie nastawionych do życia.
adoracja Najświętszego Sakramentu, to mogę wam dać na piśmie z wszelkimi możliwymi pieczątkami, że tak przez 21 lat, odkąd jestem w fundacji, za każdym razem jest to samo. Proszę księdza, skróćmy, a potem, ale super było. No właśnie tak jest. Adoracja Najświętszego Sakramentu, śpiew, budowanie wspólnoty na różne sposoby, pogodne wieczory, dzień sportu, dyskoteka, zabawy integracyjne przeróżne. No w tym roku na przykład odkryliśmy na 5 obozach, bo zamiast 3 wielkich mieliśmy 25 małych przez 3 miesiące, jak widać jeszcze żyje, no bo trochę czasu upłynęło. Było 5 obozów dla maturzystów i słuchajcie, z każdą z tych grup tańczyliśmy poloneza, bo oni nie mieli studniówki. Wielkie wydarzenie, a polonez znakomity taniec. Jeden z najbardziej znanych polonezów, to jak wszyscy wiecie, kolęda Bóg się rodzi. Ale tego nie tańczyliśmy. Więc to trzeba tak robić. Zwłaszcza po okresie pandemii oni niesamowicie cenili sobie to, że te obozy były w realu wreszcie, że byliśmy razem, że ten duch wspólnoty był wyczuwalny i to było dla nich naprawdę ogromne, ogromnie ważne. Kiedy są młodzi w miastach, to niektórzy nam mówią, że to są takie rekolekcje dla miasta. Oni sobie chodzą przez 2 tygodnie, żółte koszulki i wiele osób pyta, skąd wzięliście takich fajnych młodych ludzi? Jest taki fajna atmosfera. Na przykład w Kielcach, kiedy jechaliśmy na halę Legionów na Dzień Sportu, zaczęli śpiewać po kolei tam Barkę, Błogosławieni Miłosierni, po kolei wszystko. Ludzie śpiewali razem z nimi, to był autobus wypchany na maksa, no i kiedy zjechali na koniec, wyszedł kierowca i mówi, zaśpiewajcie mi jeszcze coś. I śpiewali mu 3 jakieś tam pieśni. Mówił, pierwszy raz, jak tyle lat jestem kierowcą, coś takiego mi się przydarzyło. Więc to zmienia atmosferę. To zmienia, to jest ważne. Być może rzeczywiście jest to jakaś forma rekolekcji. To, co po latach, jak z nimi rozmawiamy, na początku ważne jest stypendium, no bo to wiadomo, korepetycje, lepsze liceum, no wyjazd do dużego miasta to też duża sprawa i duże pieniądze są potrzebne. Zwłaszcza, że mimo wielu wspaniałych programów społecznych i państwowych i różnych organizacji, ciągle są ludzie, których trzeba wspierać, uwierzcie mi, bardzo. Taki fragment maila, może ostatnio taki. Naszym największym marzeniem jest mieć łazienkę w domu. No, to teraz pytanie, czy takie programy są potrzebne? Są potrzebne. No, w każdym razie trzeba tych ludzi gdzieś pozyskać. To średnia ocen 3,8 w podstawowej szkole w 7 klasie. Stypendium towarzyszy uczniowi do ukończenia studiów. Mała miejscowość, jednostki tylko mają stypendia z dużych miast, tak to są wioski i małe miejscowości, tam jest troszeczkę trudniej, a potem możemy cieszyć się właśnie ich rozwojem. To oni wybierają kierunek studiów, wszystko jest ich i tutaj mamy no, całe spektrum absolwentów od czego chcecie, od wszelkich politechnik, wszelkich lekarzy, ratowników medycznych, prawników, wszystkie kierunki techniczne, aż po... W tym roku dziewczyna poszła na astronomię, ale niestety nie do Torunia, tylko na Uniwersytet Jagielloński. Jest naprawdę... No mamy aktorów, masę księży, to już chyba około po 20 kilku. Jest kilka sióstr zakonnych, więc cieszę się, że także mamy takich absolwentów. To, na co bardzo stawiamy... Tak, młodzi muszą mieć konkretne zadania. Na przykład starsi stypendyści, którzy są już studentami na tych obozach, wychowują młodszych, ale też przygotowują te obozy. To jest ogromna robota, żeby przygotować taki 2-tygodniowy pobyt dla 1000 osób. Największy chyba obóz był w Łodzi, 1500 osób. To jest potężne wydarzenie i jest potrzebna ogromna liczba wolontariuszy. I oni tam mogą się także zrealizować, żeby zrozumieć, co to znaczy robić duże, dobre dzieła, bo dobre dzieło trzeba robić dobrze. Można bardzo zaszkodzić dobremu dziełu, kiedy jest źle zrobione. I wtedy uczą się czegoś takiego, co się nazywa team spirit, no, ten duch wspólnoty, takiego zespołu, ale także działania na rzecz dobra wspólnego. My też bardzo mocno stawiamy na wolontariat. Każdy stypendysta ma taką rubrykę moje zaangażowanie wolontariackie. Wybiera sobie dowolną organizację, ale musi tam działać. Żeby nie utrwalić takiej postawy kontestacyjnej, jakiejś takiej roszczeniowej, coś mi się należy, kiedy dostanę, no przecież wszyscy o mnie zabiegają, jestem taki wspaniały. Nie, on musi też zobaczyć, jak pięknie jest dać coś siebie. Ale to wcale nie jest takie łatwe. W takiej postawie bardzo łatwo zbudować.
No tutaj muszę powiedzieć, że też no, w biurze są zaangażowani, prowadzą biuro prasowe nasze, masę wydarzeń tutaj, jeżeli chodzi o Dzień Papieski, koncert, gala Nagród Totus, inne rzeczy na styku też z mediami, ale nie tylko. Jak jest Dzień Papieski, to idą do parafii, dają świadectwa, dziękują, prowadzą miasteczka rodzinne. No tysiące zaangażowań, biegi różnego typu, koncerty i tak dalej, modlitwy. Młodzi muszą działać, muszą mieć coś dobrego do zrobienia. Nie tworzymy getta. Oni mają żyć w akademikach, na stacjach, mają wybrać kierunki studiów. Tam muszą w trudzie zdobywać i kompetencje zawodowe, i swoją jakąś pozycję ugruntowywać, no i też zmagać się o wiarę. W normalnym środowisku. No tak ono wygląda. Więc nie możemy ich od tego izolować. Są dziećmi swojego czasu, muszę przyznać. Więc każde prądy kulturowe, polityczne, medialne, jakiekolwiek, każde wydarzenia, które są w Polsce czy w świecie, mają na nich wpływ. Przeżywają dramatyczne dylematy, rozterki i tutaj musimy właśnie im towarzyszyć. Czasem bardzo cierpliwie coś tłumaczyć, zanim zrozumieją, dlaczego tak, a nie inaczej. Na każdym spotkaniu takim dłuższym jest skrzynka pytań. No to jest w ogóle świetna sprawa, bo to nic nowego. To od początku chrześcijaństwa pytania i odpowiedzi były naturalną formą katechezy. No i tam są wszystkie pytania i na wszystkie trzeba odpowiadać. Także o skandale w Kościele, także o to, jak rozumieć takie czy inne doniesienia. Nie wolno tych pytań jakoś się izolować. I może, oczywiście tego jest dużo więcej, natomiast w kierunku konkluzji jednej. Chcę mocno podkreślić, że fundacja jest dziełem Kościoła w Polsce, prawdopodobnie wszystkich nas, bo ufam, że wszyscy do puszki rzucają pieniądze, wszyscy też modlą się za fundację, wszyscy uznajemy Jana Pawła II jako swojego patrona. Fundację wymyślił Episkopat Polski razem z wieloma osobami świeckimi. Episkopat Polski zatwierdza hasło i termin Dnia Papieskiego, powołuje Radę Fundacji, tam jest kardynał, dwóch arcybiskupów i biskup oraz 8 innych znakomitych ludzi. Sprawuje także pieczę merytoryczną, organizacyjną, także finansową. Komisją rewizyjną fundacji jest Rada Ekonomiczna Konferencji Episkopatu Polski. Także podlegamy wszystkim odnośnym ministerstwom zgodnie z ustawą o fundacjach. Ale to chciałem podkreślić. Działamy w duchu Kościoła. Te zadania, które stawia sobie Kościół, które są zawarte, gdy są wypowiedziane przez papieża czy naszą konferencję episkopatu, to staramy się robić. No i mówię, ścisły kontakt z Kościołem. To jest bardzo istotne. My jesteśmy częścią Kościoła. Dzięki temu ta fundacja 21 lat może działać i może się rozwijać. Oprócz koncertów i nagród Totus Tuus, to promocja osób i instytucji, które inspirowane nauczaniem papieskim i nauczaniem Kościoła budują cywilizację miłości. Robimy także co roku konferencje naukowe. W jednej z nich uczestniczył ksiądz profesor. Tak, rok temu. Tam mieliśmy księdza biskupa Szika z Bambergu i Andrea Ricardiego z Rzymu i księdza profesora Jerzego Szymika. W tym roku był ksiądz Węgrzyniak, ksiądz Kotlewski. Akurat robiliśmy tutaj w Warszawie konferencję czy jest lekarstwo na lęk, jak pokonać lęki. Bo nie lękajcie się było hasło tego Dnia Papieskiego. Ale przez te lata mieliśmy naprawdę ogromną rzeszę i kardynałów i znakomitych profesorów z całego świata, wielu z Europy, wiele znanych nazwisk, które chciały się zmierzyć z nauczaniem, z kolejną odsłoną nauczania papieża Jana Pawła II. Także to oddziaływanie, myślę, o tyle jest sensowne, nie mi go oceniać, bonemo iudex in sua causa, natomiast wydaje mi się o tyle sensowne i celowe, że ono jest trwałe, że to jest kolejny rok działania, że nie odpuszczamy, że ta systematyczność przynosi mimo wszystko największe owoce. Fajerwerki są fajne i są potrzebne od czasu do czasu, no bo są fajerwerkami, natomiast to, co przynosi prawdziwe owoce, takie głębokie, przemieniające od wewnątrz, to jest stała formacja i zaznaczam, i stała formacja formatorów, oby, i stała formacja formowanych, no bo to takie sobie cele stawiamy. Dziękuję bardzo za uwagę. Bardzo dziękuję. Zanim pójdziemy na przerwę, to może jest jakieś pytanie do księdza Dariusza.
Mnie się przez moment może mnie umknęło, ale chyba nie usłyszeliśmy, ile w sumie się przewinęło osób już do tej pory. No to jest jakieś 12 tysięcy osób, które były w fundacji rok, dwa, trzy, 8, 9, 10, 11, bardzo różnie tutaj bywało. No i przez ten czas przekazaliśmy jako Kościół w Polsce na stypendia już ponad 200 milionów złotych. To jest 21 lat działalności. Od kilku lat mamy stałą liczbę stypendystów 2000, 200-300 osób kończy studia, tyle samo zaraz nowych z podstawowych szkół i tam z początków szkoły średniej przyjmujemy i prowadzimy ich w ten sposób, że wspólnoty akademickie, ich 16 w Polsce, one mają formację studencką, ale już w miastach, do których przyjechali, natomiast uczniowie mają formację w diecezjach prowadzoną przez wyznaczonych przez biskupów księży koordynatorów zespołami, my nazywamy to komisją stypendialną. Tak to wygląda. No, to jest wielka armia ludzi. W ten sposób rzeczywiście wychowujemy nowe pokolenie, które, ufajmy, no, będzie promować wartości Królestwa Bożego. Mili Państwo, więc proponuję 20 minut odpoczynku, trochę przewietrzenia sali, żebyśmy tu nie zasnęli, a po przerwie mamy dwa kolejne na pewno ciekawe prezentacje. Zapraszam, być może ktoś z Państwa się chce wymienić, ale warunek taki, że idąc do sali A, trzeba wysłać kogoś tutaj do sali C. Dziękuję bardzo. Tarczy kolejna grupa osób, co do których zastanawiamy się, w jaki sposób mogą w normalnym, dotychczasowym życiu chrześcijańskim przyczyniać się do budowania Królestwa Bożego, to rodzina. No i któż lepiej o rodzinie może powiedzieć, jak nie ten, kto w tą rodziną żyje, kto jest mężem, ojcem, głową rodziny. Oddaję głos panu Piotrowi Pikule, który jest prezesem Stowarzyszenia Róża. Tym, którzy nie wiedzą, Stowarzyszenie Róża ma ogromny wkład w inicjację i przeprowadzenie od strony takiej, no, powiedzmy także materialnej, procesu beatyfikacyjnego służebnicy Bożej Rosalii Celak. Dziękuję bardzo za przywitanie i za te słowa wprowadzenia. Moim tematem jest rodzina powołana do budowania Królestwa Bożego w dziejach. Jubileuszowy akt przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana proklamowany w Polsce w 2016 roku trzykrotnie wskazuje na rodzinę poprzez aklamację wyrażającą pragnienie, by Chrystus królował w naszych rodzinach, poprzez zobowiązanie porządkowania całego naszego życia rodzinnego według prawa Jezusa Króla oraz poprzez przyrzeczenie troski o świętość naszych rodzin oraz chrześcijańskie wychowanie dzieci. W tym kontekście wydaje się zrozumiałe, że w ramach Ogólnopolskiego Kongresu Jezusa Chrystusa Króla podejmującego temat realizacji jubileuszowego aktu przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana w diecezjach i parafiach pojawiło się zagadnienie powołania rodziny do budowania Królestwa Bożego w dziejach. O powołaniu tym wyraźnie napisał święty Jan Paweł II w adhortacji apostolskiej Familiaris Consortio, opublikowanej 22 listopada 1981 roku, czyli 40 lat temu, w uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata. Papież wskazał w tym dokumencie cztery zadania rodziny chrześcijańskiej, czyli tworzenie wspólnoty osób, służbę życiu, uczestnictwo w rozwoju społeczeństwa oraz uczestnictwo w życiu i misji Kościoła. Pierwszym zadaniem rodziny chrześcijańskiej wskazanym przez świętego Jana Pawła II jest tworzenie wspólnoty osób. Papież podkreślił, że jej mocą i zasadą jest miłość. To ona pozwala tworzyć niepodzielną i nierozerwalną jedność małżeństwa, na fundamencie, którego może rozwijać się wspólnota rodzinna. W tym kontekście papież podkreślił doniosłą rolę kobiety w małżeństwie i rodzinie, przypomniał też prawa i obowiązki kobiety, ukazał jej rolę w kontekście społecznym i przestrzegł przed takimi postawami, które godzą w godność kobiety. Następnie Jan Paweł II ukazał rolę mężczyzny jako męża i ojca, przypomniał o prawach dziecka i podkreślił znaczenie osób starszych w rodzinie.
Drugim zadaniem rodzin chrześcijańskich wymienionym w Familiaris Consortio jest służba życiu, którą pełnią one poprzez przekazywanie życia i wychowanie dzieci. W odniesieniu do przekazywania życia papież przypomniał prawdę, że mężczyzna i kobieta jako małżonkowie są współpracownikami miłości Boga Stworzyciela. Na straży ich godności w tym zakresie stoi tradycyjne nauczanie Kościoła, z którego Jan Paweł II szczególnie podkreślił dokumenty Soboru Watykańskiego II oraz encyklikę Humanae Vitae papieża Pawła VI. W ich świetle na odrzucenie i potępienie zasługują takie działania jak stosowanie środków antykoncepcyjnych, sterylizacja i aborcja. Odpowiedzialne rodzicielstwo, do którego wzywa Kościół, opiera się na integralnej wizji człowieka, która w pełni szanuje porządek naturalny i nadprzyrodzony. Odpowiedzialne rodzicielstwo wyraża się poprzez odwoływanie się małżonków do naturalnego rytmu płodności, który pozwala na przeżywanie aktu płciowego zgodnie ze stwórczym planem Boga. Z kolei, gdy chodzi o wychowanie potomstwa, papież przypomniał, że jest to zarówno prawo, jak i obowiązek rodziców. Wymaga ono takich owoców miłości rodzicielskiej, jak czułość, stałość, dobroć, usłużność, bezinteresowność i duch ofiary. Papież zachęcił rodziców, by wpajali dzieciom istotne wartości życia ludzkiego. Pierwszą, którą wymienił, jest wolność od dóbr materialnych, wyrażająca się w prostym i surowym stylu życia. Ponadto dzieci powinny nabyć poczucie prawdziwej sprawiedliwości i miłości, z których wynika poszanowanie godności osobistej każdego człowieka oraz szczera troska i bezinteresowna służba wobec drugich. Papież poruszył tu także sprawę wychowania seksualnego. Powinno ono bazować na prawdzie o człowieku jako istocie cielesno-duchowej, która poprzez cnotę czystości uzdolniona jest do całkowitego ofiarowania siebie drugiej osobie w sakramentalnym małżeństwie. Trzecim zadaniem rodzin chrześcijańskich wskazanym przez papieża jest uczestnictwo w rozwoju społeczeństwa. Rodziny powinny być szkołą zaangażowania w życie społeczne. Powinny również brać udział w życiu politycznym, by prawa i instytucje państwa wspierały małżeństwo i rodzinę. W innym miejscu papież wyraził stanowisko, że polityka prorodzinna powinna obejmować m.in. kwestie pracy, płacy rodzinnej i mieszkań dla rodzin. W celu ochrony rodzin przed uzurpacją ze strony społeczeństwa i państwa papież zamieścił w adhortacji listę praw rodziny. Stwierdził też, zadanie społeczne i polityczne wchodzi w zakres tego królewskiego posłannictwa czy służby, w której małżonkowie chrześcijańscy uczestniczą na mocy sakramentu małżeństwa, otrzymawszy jednocześnie przykazanie, od którego nie mogą się uchylić, oraz łaskę, która ich wspomaga i ożywia. Pełniąc to posłannictwo, rodziny wezwane są, by szerzyć sprawiedliwość, pojednanie, braterstwo i pokój oraz by być dla świata znakiem jedności, świadcząc o królestwie i pokoju Chrystusowym, do którego zmierza cały świat. Czwartym zadaniem rodzin chrześcijańskich wymienionym w Familiaris Consortio jest uczestnictwo w życiu i misji Kościoła. Papież wyraził to w następujących słowach. Do zasadniczych zadań rodziny chrześcijańskiej należy również zadanie kościelne. Jest ona powołana do budowania Królestwa Bożego w dziejach poprzez udział w życiu i posłannictwie Kościoła. Rodzina jest kościołem w miniaturze, czy też kościołem domowym. Wobec tego rodzina na różne sposoby bierze udział w budowaniu Królestwa Bożego w dziejach. Papież stwierdził, rodzina chrześcijańska buduje również Królestwo Boże w dziejach poprzez samą codzienną rzeczywistość, określoną i wyznaczoną przez jej warunki życiowe, a więc poprzez miłość małżeńską i rodzinną, przeżywaną w jej nadzwyczajnym bogactwie wartości i wymogów pełni, wyłączności, wierności i płodności. Wyraża się i realizuje udział rodziny chrześcijańskiej w misji prorockiej, kapłańskiej i królewskiej Jezusa Chrystusa i Jego Kościoła. Miłość i życie stanowią zatem rdzeń zbawczego posłannictwa rodziny chrześcijańskiej w Kościele i dla Kościoła. Trwając zatem w oblubieńczej więzi z Chrystusem, rodzina uczestniczy w Jego potrójnej misji proroka, kapłana
i króla. Misję prorocką realizuje jako wspólnota wierząca i ewangelizująca, misję kapłańską wypełnia jako wspólnota w dialogu z Bogiem, natomiast misję królewską jako wspólnota w służbie człowieka. I teraz chciałbym te trzy zasadnicze misje przybliżyć, podając też pewne praktyczne sugestie czy myśli, które warto zastosować w praktyce, także jeśli chodzi o dzieło intronizacji. Pierwsze z tych zadań, czyli rodzina jako wspólnota wierząca i ewangelizująca. Rodzina chrześcijańska, wierząc i głosząc wiarę, wypełnia swą misję prorocką. W pierwszej kolejności sami małżonkowie i rodzice wezwani są do posłuszeństwa wierze. W jej świetle mogą poznać dobrą nowinę o świętym i uświęcającym charakterze małżeństwa. Wiara pozwala im również odkryć godność małżeństwa jako znaku przymierza Jezusa Chrystusa z Kościołem. Dokonuje się to już na etapie narzeczeństwa, które stwarza okazję do pogłębienia wiary i przyjęcia powołania do pójścia za Chrystusem i służenia Królestwu Bożemu w stanie małżeńskim. Oboje z żoną od już kilkunastu lat jesteśmy doradcami życia rodzinnego, więc posługujemy w Kościele także narzeczonym. I tutaj, jeśli chodzi o dzieło intronizacji i szerzenie Królestwa Bożego, staramy się wykorzystywać tą możliwość działania właśnie w Kościele poprzez prowadzenie kateches dla narzeczonych i poradni życia rodzinnego w taki sposób, żeby podczas spotkań, podczas rozmów z narzeczonymi, zwłaszcza gdy mamy do omówienia temat dotyczący misji rodziny w Kościele i świecie, bo akurat w diecezji, archidiecezji krakowskiej, w której posługujemy, wśród ośmiu tematów jest też właśnie temat dotyczący misji rodziny, to staramy się tam tak przedstawić naukę Kościoła, żeby ująć także te zadania, które stoją przed małżonkami i rodzicami, biorąc pod uwagę tą misję także prorocką, kapłańską i królewską, zachęcając narzeczonych do tego, aby właśnie świadomie podejmowali zarówno to zaangażowanie wewnątrz rodziny, jak i to na zewnątrz. To znaczy, żeby podejmowali też działania zmierzające do dzielenia się wiarą zarówno ze swoimi dziećmi, ale też właśnie w swoim otoczeniu, w swoim środowisku. Papież podkreślił, że zasadniczym momentem dla wiary nowożeńców jest obrzęd sakramentu małżeństwa, którego najgłębszą istotę stanowi głoszenie w Kościele dobrej nowiny o miłości małżeńskiej. Wyznanie wiary, jakim powinien być obrzęd zawarcia sakramentu małżeństwa, domaga się przedłużenia na całe życie małżonków i rodziny. Jan Paweł II stwierdził, że przez łaskę płynącą z sakramentu małżeństwa rodzina otrzymuje nową moc dla przekazywania wiary, dla uświęcania i przemiany współczesnego społeczeństwa wedle zamysłu Bożego. Papież wyraził też przekonanie, że przyszłość ewangelizacji w dużej mierze zależy od kościoła domowego. Powinien on być przestrzenią katechezy rodzinnej, bezwzględnie koniecznej, zwłaszcza w tych miejscach, w których szerzy się niedowiarstwo lub laicyzm. No, jeśli chodzi o katechezę rodzinną, tutaj wydaje mi się, że bardziej mógłbym się podzielić własnym doświadczeniem rodzica. My akurat mamy z żoną taką zasadę, powiedzmy, czy taki zwyczaj, że wieczorem przy okazji modlitwy wspólnej rozmawiamy z dziećmi także na tematy związane z wiarą i stwarzamy dzieciom możliwość zadawania pytań dotyczących wiary. I ta katecheza może nie jest katechezą na zasadzie jakiejś takiej formalnej lekcji, tak, bo to nie wygląda w ten sposób, ale przy rodzinnym stole po prostu rozmawiamy o sprawach wiary, które dzieciom się nasuwają jako ważne w tym momencie. Także to myślę, że jest taki zwyczaj, który u nas dość dobrze się sprawdza, bo okazuje się, że niemal każdego dnia jakieś pytania się pojawiają. Wywołuje to jakąś dyskusję też, zwłaszcza jeśli chodzi o sytuacje związane z tym, co się dzieje aktualnie w szkole, jakie dzieci mają przeżycia, jakie się pojawiają sytuacje. Wiadomo, że w szkole omawiane są różne sprawy. Zdarzają się takie sytuacje, które na dzieciach robią wrażenie, czasami wywołują niepokój.
I stworzenie takiej przestrzeni w rodzinie, kiedy można trochę nawet na zasadzie pewnego rytuału, ale jest taka przestrzeń, że rzeczywiście siadamy do tego stołu wspólnie i rozmawiamy o sprawach, które dotyczą także kwestii wiary, że to rzeczywiście procentuje na takiej zasadzie, że dzieci no, mają możliwość podzielić się swoimi wątpliwościami, mają możliwość też podyskutować, jeśli mają swoje jakieś zdanie w niektórych kwestiach. Już nie będę tutaj podawał konkretnych przykładów, ale rzeczywiście widzę, że to jest ważne. Ta katecheza rodzinna, nawet jeśli mamy wciąż katechezę w szkole po 2 godziny w tygodniu, to wiadomo, że nie zawsze w szkole jest taka możliwość, żeby niektóre pytania postawić. Zwłaszcza kiedy jest sytuacja taka, że dzieci wiedzą, że część klasy no, z różnych powodów zajmuje stanowisko sprzeczne z oficjalnym nauczaniem Kościoła, bo dzieci w swoim środowisku rozmawiają o takich sprawach i wiedzą, kto jest za błyskawicami, kto jest za LGBT, kto chodzi z tęczową torbą do szkoły, żeby manifestować jakieś swoje przekonania itd., itd., więc niektórych tematów dzieci po prostu na katechezie nie poruszają z takich względów, że po prostu się trochę obawiają reakcji grupy. I to jest też takie normalne, że dziecko na etapie jeszcze szkoły podstawowej niekoniecznie zawsze ma taką odwagę od razu wyrazić stanowczo swoje stanowisko. Chociaż też tutaj na pewno dużo zależy od temperamentu, bo akurat synek już będąc na etapie nauczania początkowego na przykład się stanowczo sprzeciwił pani, że on nie będzie malował kolorowanek na angielskim z okazji Halloween, bo to jest diabelstwo i on nie zamierza czegoś takiego robić. Więc rzeczywiście dziecko, jeśli no, ma to zaplecze w domu, to nawet jeśli jest w pojedynkę w grupie, to potrafi. I później rzeczywiście, bo się o tym nie dowiedzieliśmy od niego, tylko od tej nauczycielki, która po prostu przyszła przeprosić, bo nie spodziewała się, że dziecko tak zareaguje. Więc rzeczywiście tutaj, jeśli chodzi o katechezę rodzinną i formowanie dziecka, na pewno to jest ważne, żeby nie zostawiać całej odpowiedzialności na katechecie, który przekazuje wiarę w szkole, dlatego że no, sam to widzę, że po prostu dziecko na katechezie nie poruszy wszystkich tematów ze swoim katechetą, po prostu. Dlatego tutaj, jeśli jacyś rodzice oglądają ten materiał, to dobrze by było właśnie taką katechezę rodzinną wprowadzić. Jeśli nie mamy możliwości codziennie, to przynajmniej przy okazji niedzieli, może przy rodzinnym obiedzie w niedzielę rzeczywiście porozmawiać także o sprawach związanych z wiarą, żeby pewne wątpliwości dzieci wyjaśniać. Papież zalecił, by posługa ewangelizacyjna rodziców nabierała cech typowych dla życia rodzinnego, takich jak miłość, prostota oraz konkretne i codzienne świadectwo. W rodzinie dzieci powinny zostać przygotowane do wypełniania zadań zgodnych z otrzymanym od Boga powołaniem. Rodzina otwarta na wartości transcendentne staje się pierwszym i najlepszym seminarium powołania do życia poświęconego Królestwu Bożemu. Papież zachęcił rodziców, by byli świadkami wiary także wobec dzieci w okresie dojrzewania i młodości, kiedy to zdarzają się przypadki kontestacji i odrzucenia wiary otrzymanej w dzieciństwie. Rodzice powinni mieć świadomość, że z dziełem ewangelizacji zawsze związane jest cierpienie apostoła. Mimo to jednak rodzice powinni z odwagą i pogodą ducha przyjmować trudności związane z ich posługą ewangelizacyjną wobec dzieci. To na razie jest etap jeszcze przede mną i modlę się, żeby ten etap przejść w miarę łagodnie, ale różnie bywa i mam też znajomych zarówno z grona katechetów, jak i nawet doradców życia rodzinnego, którzy też czasami się przyznają, że to nie jest do końca łatwy etap, mimo tego, że buduje się ten fundament, zdawałoby się solidny, od maleńkości, to jednak wiadomo, że w pewnym momencie rzeczywiście dziecko samo musi się określić, po prostu musi dokonać wyboru osobistego i przyjąć Jezusa za swojego Króla i Pana, z serca. To, co my przekazujemy dzieciom jako rodzice, to jest rzeczywiście bardzo ważne, jest ten fundament, ale w pewnym momencie rzeczywiście dziecko musi się samo zdecydować. Papież podkreślił, że posługa ewangelizacyjna małżonków i rodziców jest zasadniczą posługą kościelną, wchodzącą w kontekst działalności całego Kościoła.
dlatego powinna pozostawać w wewnętrznej komunii i odpowiedzialnej harmonii z wszystkimi innymi posługami ewangelizacji oraz katechezy, obecnymi i działającymi we wspólnocie kościelnej, tak diecezjalnej, jak i parafialnej. Rodzina chrześcijańska powinna ożywiać w sobie ducha posłannictwa misyjnego, które wynika z zadania wyznaczonego Kościołowi przez samego Pana Jezusa. Sakrament małżeństwa, podobnie jak chrzest i bierzmowanie, nakłada na wiernych obowiązek obrony i szerzenia wiary oraz bycia świadkami Chrystusa, misjonarzami miłości i życia. Działalność misyjna rodziny może być rozwijana już w jej obrębie, gdy jeden z jej członków jest niewierzący lub niepraktykujący. No i to jest taki temat, który dość często się pojawia, ale chyba bardziej z perspektywy dzieci, bo dość często się zdarza, że na katechezie dzieci przyznają, że nie chodzą do kościoła, bo rodzice nie chodzą do kościoła. Pojawiają się informacje nawet, że rodzice nie chodzą ze względów politycznych. Dziecko po prostu mówi, no wie pan, mama powiedziała, że nie chodzi do kościoła, bo właśnie, prawda, takie względy decydują. I zdarza się, że dzieci chodzą na katechezę szkolną i przez długi czas, czasami rzeczywiście dzieci się przyznają, że miesiącami nie były w kościele, że od 3-4 lat się nie spowiadają i tak dalej, dlatego że po prostu nie ma tego wsparcia rodzinnego. No i to dzieci czasami, tak jak zresztą to już było powiedziane wcześniej przez moich przedmówców, że rzeczywiście to dzieci często podejmują bardziej tą funkcję ewangelizacyjną w stosunku do rodziców. Posłannictwo małżeństw i rodzin chrześcijańskich służące wznoszeniu Królestwa Bożego w dziejach wynika ze specjalnego apostolskiego mandatu udzielonego im przez Chrystusa mocą sakramentu małżeństwa. Papież porównał ich do znanych z przypowieści robotników posłanych do pracy w winnicy, którą w szczególny sposób jest pole życia rodzinnego. W tym miejscu warto postawić pytanie o to, jak odnieść w praktyce nauczanie świętego Jana Pawła II do dzieła intronizacji Jezusa Króla. Patrząc od strony duszpasterskiej, na pewno ważne będzie motywowanie rodzin do przyjęcia Jezusa za swego Króla i Pana oraz do umacniania wiary w Niego. W tym celu niezbędna jest odpowiednia formacja przy pomocy materiałów ukazujących prawdę o królewskiej godności Jezusa Chrystusa zgodnie z nauką Kościoła. I sporo tych materiałów zainteresowane osoby mogą znaleźć wśród publikacji wydawanych przez poszczególne ruchy intronizacyjne oraz przez ogólnopolskie dzieło intronizacji Jezusa Chrystusa Króla. I dopiero właściwie uformowane małżeństwa i rodziny będą mogły podejmować misję dzielenia się swoją wiarą w Jezusa Króla w swoim środowisku, także we wspólnocie parafialnej. Z kolei patrząc na sprawę z perspektywy samych rodzin, na pewno ważne jest życzliwe wsparcie duszpasterskie, zarówno w zakresie formacji, jak i otwarcia przestrzeni działania na rzecz głoszenia Królestwa Bożego w ramach struktur Kościoła, na przykład poprzez umożliwienie zakładania w parafiach grup intronizacyjnych, jak chociażby Rycerstwo Chrystusa Króla czy Apostołowie Chrystusa Króla. Drugie bardzo ważne posłannictwo w ramach tej misji budowania Królestwa Bożego, o którym pisze papież, to jest rodzina chrześcijańska jako wspólnota dialogu z Bogiem. I tutaj papież przede wszystkim kładzie nacisk na życie sakramentalne i życie modlitewne w rodzinie. Ja może już odejdę tak od tego tekstu, który tutaj sobie przygotowałem. Nie będę czytał tych wszystkich fragmentów, bo i tak już widzę, że niedużo mi zostało czasu. Ja chciałbym tutaj bardziej zwrócić uwagę na tą właśnie przede wszystkim sprawę zaangażowania w życie liturgiczne rodziny. Wiadomo, że jest to momentami trudne, jeśli dzieci są małe. Teraz akurat jesteśmy na takim etapie, że mamy jedno z dzieci w wieku niespełna 3 lat i w praktyce udział z naszym małym Jasiem w mszy świętej głównie polega na tym, że po prostu chodzimy z nim po kościele pod chórem, żeby za bardzo nie przeszkadzał. Na szczęście to wszystko ginie w tle, dlatego że to jest msza dla dzieci i tam po prostu jest całkiem sporo takich dzieci wędrujących, czy dzieci, które po prostu przeżywają mszę świętą w trochę taki inny sposób niż dorośli. Ale jesteśmy przekonani, że ważne jest, żeby mimo wszystko jednak z dziećmi, nawet takimi małymi, uczestniczyć. I na pewno tutaj ważna jest taka zachęta, żeby w parafiach były msze dla dzieci.
w wielu parafiach są i wiem, że są takie nawet parafie, gdzie jest msza nawet dla przedszkolaków specjalnie organizowana, bo przez kilka lat mieszkałem w takiej parafii i to było bardzo cenne, bo gdy uczestniczyliśmy w mszy dla dorosłych, no to dzieci się po prostu nudziły i nawet nie chciały za bardzo chodzić na takie msze święte, a gdy poszliśmy na mszę dla przedszkolaków, to już przy wyjściu z kościoła dzieci pytały, kiedy będzie następna, bo była tak poprowadzona, że dla dzieci to było po prostu wydarzenie ciekawe, interesujące, angażujące ich emocje, angażujące też je dynamicznie, bo można było i śpiewać, i poruszać się, i poklaskać. Jakiś, powiedzmy, taki mini taniec się tam pojawiał w pewnym momencie w czasie tej liturgii właśnie przeznaczonej dla maluchów, dla dzieci w takim wieku przedszkolnym. Tak? To wszystko pod kierunkiem animatorki z Oazy, która grała na gitarze, tak żeby rzeczywiście dzieci zaangażować. I to myślę też jest bardzo ważne, bo to wprowadza dzieci w liturgię i sprawia, że dla dziecka msza święta staje się ważnym i takim normalnym punktem no po prostu w kalendarzu, że dziecko rozumie, że po prostu jest taki dzień, że się idzie do kościoła. Teraz jesteśmy już na etapie, jeśli chodzi o wychowywanie dzieci, że nasze dzieci się już angażują czynnie w liturgię. Starsze dzieci już i czytają, i śpiewają w scholi. Synek już jest ministrantem od jakiegoś czasu, więc te starsze dzieci już weszły czynnie w liturgię. Posługują we wspólnocie. Z tego jesteśmy bardzo zadowoleni i dumni, że podejmują taką funkcję. I cieszę się, że to jest też ich decyzja. Dzieci otrzymały propozycje i same podjęły decyzję. Przez jakiś czas nawet się wahały, zastanawiały, natomiast tutaj taka możliwość plus, to też jest bardzo cenne, na przykład postawa siostry katechetki, która akurat prowadzi scholę, że dzieci po prostu właśnie ze względu na właśnie postawę siostry, one chcą uczestniczyć w tych spotkaniach i śpiewać w scholi. Jeśli chodzi o modlitwę z kolei, ta wspólnota dialogu z Bogiem w rodzinie może wyglądać tak jak u nas, że my akurat wywodząc się trochę też z ruchu Światło Życie, mamy taki zwyczaj z żoną modlitwy Pismem Świętym i dzielenia się Słowem Bożym. I początkowo nasza modlitwa, czy jeszcze narzeczeńska, czy później małżeńska, przekształciła się w taką modlitwę rodzinną, dlatego że w pewnym momencie jak dzieci podrosły, tak zwyczajnie po prostu zapytały, czy mogą się dołączyć. Po dziecięcym paciorku któregoś tam dnia nie zasnęły, tylko po prostu przyszły do nas do pokoju, zobaczyły, że dzieje się coś takiego niezwykłego i zapytały, czy mogą też. Także w pewnym momencie poprosiły też o dorosłą Biblię, żeby mogły z nami czytać i tak już od jakiegoś czasu, to już trwa kilka lat, wieczorem mamy właśnie ten moment czytania wspólnie Pisma Świętego, dzielenia się Słowem Bożym, kto na co szczególnie zwrócił uwagę, co Pan Bóg konkretnie chce nam powiedzieć przez ten fragment, który czytamy. To też właśnie stanowi okazję do rozmów, do dzielenia się swoimi przemyśleniami czy problemami. Ale też w naszą modlitwę rodzinną włączyliśmy tą modlitwę do Jezusa, naszego Króla i Pana. Modlitwę, która została przyjęta przez Konferencję Episkopatu Polski w ramach przygotowań do jubileuszowego aktu przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana z 5 października 2016 roku. I w ten sposób włączamy się w krucjatę modlitewną, już pełną nazwę podam, tak, to jest modlitewna krucjata w intencji królowania Jezusa Chrystusa w narodzie i państwie polskim. Też zachęcam, jeśli ktoś jeszcze nie uczestniczy w tej krucjacie, to warto wziąć udział. Modlitwa codzienna właśnie w tej intencji, ona też jest tą formą naszego dialogu z Bogiem, a jednocześnie wypraszania łask potrzebnych dla naszej ojczyzny. Trzecia misja, o której mówi papież, misja królewska, ona przede wszystkim kładzie nacisk na walkę z grzechem, o panowanie człowieka nad samym sobą, tak żebyśmy my rzeczywiście mogli powiedzieć, że jesteśmy wolnymi dziećmi bożymi. To jest jedna strona medalu, a druga to jest to już zaangażowanie przede wszystkim w okazywanie miłości bliźnim.
i do tego też jesteśmy powołani. To zadanie też wybrzmiewa w jubileuszowym akcie przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana, gdzie jest wyraźnie mowa o tym, że mamy wyrzec się złego ducha, mamy podjąć tą duchową walkę o świętość naszych rodzin, ale też jesteśmy powołani do zaangażowania czynnego w życie społeczne i w życie Kościoła. Na przykład przyrzekamy budować Królestwo Boże i bronić go w naszym narodzie, czy też czynnie angażować się w życie Kościoła i strzec jego praw. Więc w samym jubileuszowym akcie też to wezwanie do pełnienia królewskiej misji wybrzmiewa i akt nas do tego zachęca. Jeśli w kościołach parafialnych, podczas mszy świętych, podczas homilii te treści będą poruszane, to myślę, że też w pewnym momencie wierni zrozumieją, że to jest ważne zadanie i też w rodzinach i w małżeństwach będą podejmować tą królewską misję właśnie walki z grzechem, ale też właśnie służenia miłością i w rodzinie, i we wspólnotach parafialnych. Na zakończenie już chciałbym tak krótko podsumować, że nauczanie świętego Jana Pawła II na temat zadań rodzin chrześcijańskich wskazuje na tworzenie wspólnoty osób, na służbę życiu, na udział w rozwoju społeczeństwa oraz uczestnictwo w życiu i misji Kościoła. I to ostatnie zadanie papież określił jako powołanie do służenia budowaniu Królestwa Bożego w dziejach. Wpisuje się ono w potrójną misję Chrystusa jako proroka, kapłana i króla, a wypełniana jest w rodzinach chrześcijańskich przez głoszenie wiary, trwanie w dialogu z Bogiem oraz przez miłość okazywaną w posłudze bliźnim. Nauczanie papieża Polaka wyznacza nam właściwą perspektywę odczytania i realizacji jubileuszowego aktu przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana. Ośmielę się też wyrazić przekonanie, że w wypełnianiu tych zadań towarzyszy nam pełne mocy błogosławieństwo Ojca Świętego zamieszczone w zakończeniu adhortacji. A Chrystus Pan, Król Wszechświata, Król Rodzin, niech będzie obecny jak w Kanie, w każdym ognisku chrześcijańskim, aby dać mu światło, radość, pogodę i męstwo. W dniu uroczyście poświęconym Jego Królewskości błagam Go, aby każda rodzina umiała wielkodusznie dawać swój własny wkład w przyjście na świat Jego Królestwa, Królestwa Prawdy i Życia, Królestwa Świętości i Łaski, Sprawiedliwości, Miłości i Pokoju, do którego zdążają dzieje. Dziękuję bardzo za uwagę. Bardzo dziękuję. Myśmy tutaj przez moment z księdzem Dariuszem sobie pozwolili na taki komentarz, bo kiedy pan Piotr tutaj mówił właśnie, że spaceruje z synkiem pod chórem, to mnie się skojarzyła taki utwór Edwarda Stachury, Msza Wędrującego. No i tuśmy wymienili taką opinię, że to jest to, co my jako kaznodzieje uwielbiamy. Jak gdzieś tam dzieci się, prawda, ciągle przemieszczają, tak, albo podchodzą i nie wiadomo, co za chwilę, czy jakich butów nie ściągnie, czy czegoś nie zrobi. No to są te uroki mszy z dziećmi, ale to też ma swój taki klimat. Także bardzo dziękuję za to podzielenie się tymi refleksjami i też doświadczeniem życia małżeńskiego. Myślę, że to dla nas i dla wszystkich, którzy będą ten materiał oglądać, będzie to źródło wielu cennych inspiracji i przykład, że rzeczywiście można realnie w rodzinie bez jakichś specjalnych zadęć, ale tak po prostu realizować zasady Królestwa Bożego. Czy do wykładu pana Piotra mamy jakieś pytania do powiedzenia? Proszę. Jak pan Piotr na to wszystko znajduje czas. No to też mogę się podzielić z takim osobistym doświadczeniem, że rzeczywiście na początku to nie było łatwe, ale w pewnym momencie wymagało to ode mnie takiego też stanowczego postanowienia, że dopóki ostatnie dziecko nie zaśnie, to tata ma czas na dzieci. Bo rzeczywiście taka pokusa istnieje, żeby może się czymś zająć, jakimś dodatkowym tematem i tak dalej. Ale w praktyce to obecnie jest tak około 22, że już mam trochę czasu. Tak, ale tak to w ciągu dnia praca, dzieci. No teraz głównie to odrabianie zadań domowych. Tak. Czwóreczka, czworo dzieci. Tak. A, dziękuję bardzo. Proszę.
może taka refleksja i pytanie jednocześnie, bo ja w tam życiu rodzinnym doświadczyłem tego, że tak czasem żeśmy te dzieci, rodzice kochają indywidualne, a dzieci powinni być jakby korzystać z tej miłości żony i mąż. One powinny być w środku, tak, ten magnes, jak te opiłki są, bo inaczej to wychowanie jest spaczone, to jest takie niepoukładane. Dziękuję. Tak, oczywiście jak najbardziej się z tym zgadzam i wydaje mi się, że akurat z żoną się tutaj uzupełniamy i na pewno też wspieramy. Natomiast na pewno też trzeba podkreślić tak, że no, na pewno lepiej by to brzmiało dzisiaj, gdyby ona tutaj siedziała obok mnie. Natomiast no, akurat tak zdecydowaliśmy, że to ja dzisiaj tutaj przyjadę, chociaż nawet w pewnym momencie namawiałem żonę, że może w końcu by przyjechała się, żeby ona się podzieliła właśnie tymi swoimi. Bo tak z żoną wspólnie jesteśmy zaangażowani w dzieło intronizacji już od kilkunastu lat, więc na pewno mogłaby tutaj się podzielić swoim doświadczeniem, też trochę bogatszym na pewno, jeśli chodzi o poradnictwo rodzinne, bo więcej czasu spędza w poradni, częściej rozmawia z narzeczonymi i też na pewno ma w związku z tym więcej refleksji dotyczących tego, jak przygotowywać młodych ludzi do małżeństwa. Dziękuję bardzo. Oddajemy głos księdzu profesorowi Antoniemu Bartoszkowi, który podzieli się właśnie trudnym tematem i chyba coraz bardziej aktualnym w naszych czasach, jakim jest wkład ludzi starszych i chorych uczestniczących w tym krzyżu Chrystusa, jaki jest ich wkład w budowanie Królestwa Bożego i w ogóle problem obecności chorych, starszych, cierpiących w naszej przestrzeni społecznej. Bardzo proszę księdza profesora. Rozumiem, że prezentacja. Bardzo dziękuję za zaproszenie. To znaczy właściwie został zaproszony mój brat, ksiądz dr Wojciech Bartoszek, jako dyrektor apostolstwa chorych. A podmieniliśmy nie tyle nazwisko, tylko imię, czyli przybyłem ja. Tak się złożyło w naszej rodzinie, że połączyły nas nie tylko więzy krwi, więzy kapłaństwa, ale też i zainteresowania, bym powiedział, naukowo-duszpasterskie. Mój brat 11 rok rozpoczął posługę jako dyrektor apostolstwa chorych. Ja z kolei od samego początku moich badań naukowych, a jestem związany z Wydziałem Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego, zajmowałem się także problematyką cierpienia. Temat mojego doktoratu dotyczył zagadnień związanych z hospicjum. A pracując w Uniwersytecie Śląskim, równocześnie jestem kapelanem w ośrodku dla osób niepełnosprawnych, dla osób z upośledzeniem umysłowym. Mieszkam na terenie ośrodka. Moją wspólnotą podstawową, której od 20 lat odprawiam mszę świętą, to osoby z upośledzeniem umysłowym. No więc tak jakoś powiązały nasze zainteresowania z bratem i dlatego spróbuję jakoś przybliżyć temat, który został nam zaproponowany. Chorzy i starsi uczestnicy cierpień Chrystusa stają się godni królestwa. To cytat z listu apostolskiego Jana Pawła II SD, czyli Salvifici Doloris, o sensie cierpienia. Bardzo polecam ten list. W moim przekonaniu jest jeden z ciekawszych dokumentów, choć niełatwy, Jana Pawła II. Pytanie teologiczne, jakie mi się zrodziło w kontekście tego tematu, który został zadany, tych pytań jest kilka. Odnośnie do samego cierpienia. Czy trzeba cierpieć, by stać się godnym Królestwa Bożego? Czy co trzeba zrobić, by być z kolei uczestnikiem cierpień Chrystusa? A odnośnie do samej choroby. Czy w związku z tą tezą, która została postawiona w temacie, czy chory jest bardziej godny Królestwa Bożego niż zdrowy? Czy troska o zdrowie, która oddala od cierpień, jest oddalaniem od Królestwa Bożego? Czym jest rozwój medycyny i działalność służby zdrowia? Budowaniem Królestwa Bożego czy oddalaniem od niego?
Ostatecznie chodzi o pytanie o sens, na ile specyficznie rozumiane oraz przeżywane cierpienie może być drogą do Królestwa Niebieskiego. Spróbuję z tymi pytaniami się zmierzyć w dużej mierze, odwołując się do właśnie listu apostolskiego Salvifici Doloris, czasem także obrazując jakimiś doświadczeniami z posługi, czy to mojego brata, czy mojej własnej. Jan Paweł II w tym liście pokazuje, że tylko człowiek pyta o sens, pyta dlaczego cierpię ja. Jedni mówią, że cierpienie jest absurdem, nie ma najmniejszego sensu i rozwiązaniem na przykład jest eutanazja. Nie wiem, czy Państwo śledzicie bieżące wydarzenia, ale czas pandemii był czasem niesamowicie intensywnych ruchów legalizujących i poszerzających praktykę eutanazji w różnych krajach. W Hiszpanii zalegalizowano, w Portugalii próbowano zalegalizować, we Francji próbowano zalegalizować, w Holandii próbowano poszerzać prawo już istniejące. I to wszystko działo się w czasie pandemii. To wszystko. Portugalia wczoraj po raz kolejny podjęła tę próbę legalizacji eutanazji. Cierpienie czasem dla niektórych jawi się jako kara, no i rzeczywiście, bo ono może mieć charakter kary, gdy jest związane z winą, bo jeżeli człowiek doświadcza jakiegoś cierpienia, nie wiem, złamał nogę, bo spowodował wypadek samochodowy, bo za szybko jechał, to jest to i jakaś wina, i jakaś kara, mimo że jest to zwykła konsekwencja, ta złamana noga. Oczywiście tu potrzebna jest bardzo duża ostrożność, żeby nie oceniać kogoś, cierpi, bo zgrzeszył. Gdy wieża w Siloe zawaliła się i pytano Jezusa, czy oni są bardziej grzeszni, powiedział absolutnie nie. Gdy przyprowadzono niewidomego do Jezusa i pytali, czy zgrzeszył on, czy jego rodzice. Pan Jezus odpowiedział, ani on, ani jego rodzice. Cała księga Hioba w Starym Testamencie jest pytaniem o cierpienie niewinnego i Jan Paweł II, prowadząc refleksję nad tą księgą, wydobywa różne elementy cierpienia rozumianego jako próba, cierpienie jako wychowanie. Jan Paweł II mówi tak, cierpienie stwarza możliwość odbudowania dobra, ma służyć nawróceniu, bardzo często służy. Jeszcze o tym powiem. Ostatecznie cierpienie jest tajemnicą. Hiob powie, jam mały, muszę zamilknąć, a święty Paweł powie, jakże niezbadane są jego wyroki i nie do wyśledzenia jego drogi. Kiedyś te słowa modliłem się w brewiarzu, stojąc czy siedząc koło łóżka 6-miesięcznej Hani, która umierała na oddziale intensywnej opieki medycznej. I dokładnie wtedy przyszedł ten tekst z świętego Pawła mi przed oczy. Jakże niezbadane są jego wyroki, nie do wyśledzenia jego drogi. Cierpienie jest ostatecznie tajemnicą. W kontekście człowiek cierpiący w relacji do Boga może przyjąć przynajmniej dwie możliwe postawy. Oczywiście tych postaw jest o wiele więcej. To może być, cierpienie może prowadzić do zamknięcia się na Boga. Jan Paweł II mówi, że o ile piękno świata stworzonego prowadzi do Boga, o tyle cierpienie zaćmiewa obraz Boga, rodzi się w zwątpienie w miłosierdzie Boga, zwątpienie w jego wszechmoc. Tak bardzo się modliłem o zdrowie, a to zdrowie nie przyszło mojej bliskiej osobie, a umarła i wtedy rodzą się jakieś potężne wątpliwości. Może to prowadzić nawet do niewiary, a nawet do jakiegoś skrajnego ateizmu. Wszystko to oddala od Królestwa Bożego. Cierpienie niezrozumiałe dla człowieka bardzo często zamyka go na Boga. Człowiek czasem właśnie jakoś tak odchodzi, bo widzi, że został niewysłuchany, a nawet oszukany przez Pana Boga, tak mówią czasem niektórzy. Z drugiej strony,
cierpienie otwiera na Boga. To w cierpieniu człowiek stawia, te egzystencjalne, najbardziej podstawowe pytania. Czasem rodzi się gniew, bunt, jakieś targowanie się z Bogiem. To też jest wszystko modlitwa. Jak człowiek się kłóci z Panem Bogiem, to też się modli. To już nie jest taka modlitwa łagodna, delikatna, jak może wcześniej się modlił ładnie ze złożonymi rękami, a teraz krzyczy do Pana Boga, gniewa się czasem, targuje, czasem handluje z Panem Bogiem. I to też jest modlitwa. Ostatecznie może doprowadzić to do jakiegoś zawierzenia Panu Bogu, pogłębienia wiary i tak naprawdę człowiek przybliża się do Królestwa Bożego. Mój brat posługiwał w tymczasowym szpitalu covidowym w Miejskim Centrum Kongresowym, w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. No to opowiadał razem z kolegą księdzem. Na początku ich było dwóch, potem ich było czterech kapłanów, kiedy chorych przybywa w kombinezonach oczywiście posługiwali, bardzo ciężka, bardzo trudna posługa. No i jak wiele osób przystępowało do spowiedzi, jednało się z Panem Bogiem, ale też byli tacy, którzy mimo, że mieli taką możliwość przystąpienia do sakramentów świętych, pozostawali w jakimś uporze. Także tu są na pewno różne możliwe sytuacje. Wiara w obliczu cierpienia, ona oczywiście jest zbudowana na rozumie, bo rozum też otrzymaliśmy od Pana Boga. Wiara jest rozumna, z kolei wiara poszerza możliwości rozumu i tak samo zresztą łaska buduje na nauce, na medycynie i ważne, żeby jedno z drugim współpracowało. Bardzo często mówimy, że wszystko w rękach Boga i lekarzy, jak człowiek jest ciężko chory i to jest prawda. Kiedy człowiek pozostaje w tej relacji do Pana Boga, to ostatecznie odkrywa wiarę w cierpieniu jako wiarę chrystocentryczną. W centrum jest Chrystus. Mamy tu jak gdyby dwa kierunki. Jezus zbliżył się do świata ludzkich cierpień, a równocześnie poprzez to, że Jezus zbliżył się do świata ludzkich cierpień, ten świat ludzkich cierpień, czy my nasze cierpienia możemy oddawać Jezusowi, a poprzez Jezusa Ojcu Niebieskiemu, o tym za chwilę szerzej. Więc najpierw ten kierunek w dół. Osoba Jezusa Chrystusa przybliża się do Królestwa, przybliża się do ludzkiego cierpienia. Przynajmniej dzieje się to w trojaki sposób. Pan Jezus uzdrawia. W Ewangelii jest bardzo dużo cudów uzdrowienia. Równocześnie Pan Jezus wychowuje do postawy i pomocy i towarzyszenia chorym. Klasyczny tutaj tekst to przypowieść o dobrym Samarytaninie. I wreszcie sam wchodzi w doświadczenie cierpienia, męki, śmierci. Czyli mocno wchodzi w ten świat ludzkiego cierpienia sam Pan Jezus. I dzięki temu cierpienie może przekształcić się w powołanie. To trzeba oczywiście wyjaśnić, co to znaczy cierpienie jako powołanie. Czy to jest jakiś masochizm? Z góry odpowiadam, że nie, ale po kolei. Tę przestrzeń cierpienia, której doświadcza człowiek, można przekształcić w przestrzeń miłości, czyli w budowanie Królestwa Bożego. I robi to przede wszystkim otoczenie chorego. Kiedy służba zdrowia, lekarze, pielęgniarki przyjmują postawę taką właśnie wypływającą z postawy Samarytanina, ta służba zdrowia przybiera kształt posługi samarytańskiej, staje się posługą miłości. Ale też zwykłe minimalizowanie cierpienia poprzez rozwój medycyny, ludzką pomoc, to także niesienie miłości w tym wymiarze czysto ludzkim. I ostatecznie przy łóżku chorego możliwa jest do realizacji ta królewska misja Kościoła, o której wspominał mój przedmówca, czyli po prostu posługa miłości. To od strony otoczenia chorego. Zaś sam chory może minimalizować własne cierpienie poprzez współpracę z łaską Bożą i medycyną. To jest miłość do życia, które otrzymaliśmy od Pana Boga,
I jeżeli współpracuję z łaską Bożą jako chory, współpracuję z medycyną, to także poszerzam Królestwo Boże. I właśnie stawiam pytanie, czy przybliżamy Królestwo Boże, gdy minimalizujemy cierpienia. Każde uzdrowienie jest nie tylko znakiem, że Boża opatrzność działa, ale przypomina, że zbliża się Królestwo Niebieskie, które w pełni objawi się na końcu czasów. O pełnym szczęściu Królestwie, które nadchodzi, mówi na przykład prorok Izajasz już w Starym Testamencie. On sam przychodzi, by zbawić was. Wtedy przejrzą oczy niewidomych i uszy głuchych się otworzą. Wtedy chromy wyskoczy jak jeleń, język niemych wesoło krzyknie. Czyli widzimy uzdrowienia jako znak zbliżającego się Królestwa Bożego. Podobnie jest w Nowym Testamencie. Kiedyś do Jezusa przyszli uczniowie Jana Chrzciciela, który sam był uwięziony i przeżywał pewne wątpliwości co do osoby Jezusa. Czy ty jesteś Mesjaszem, czy nie? Czy jesteś tym, który ma przyjść, czy jeszcze innego mamy oczekiwać? I wtedy Jezus odpowiada tym wysłannikom Jana Chrzciciela tak, idźcie i oznajmijcie Janowi to, co słyszycie i na co patrzycie. Niewidomi wzrok odzyskują, chromi chodzą, trędowaci doznają oczyszczenia, głusi słyszą, umarli zmartwychwstają, ubogim głosi się Ewangelię, czyli znowu uzdrowienia jako znak zbliżającego się Królestwa Niebieskiego. Jezus pokazał, że uzdrowienia są znakiem tego, że On jest Mesjaszem zapowiadającym przyjście Królestwa, w którym nie będzie ani cierpień, ani chorób. A zatem każdy powrót do zdrowia jest znakiem nadchodzącego Królestwa Niebieskiego. Medycyna zaangażowana jest w budowę Królestwa Niebieskiego, podobnie służba zdrowia. Wnioski, jakie płyną dla naszego życia? Zadbać o zdrowie własne i publiczne, bo jest ono znakiem zbliżającego się Królestwa Niebieskiego. Zaangażowanie w troskę o zdrowie jest naszym współudziałem w budowie Królestwa Niebieskiego. Patrzeć z wiarą na proces powrotu do zdrowia nas samych i naszych bliźnich. Wiara pozwala nam dostrzec, że zdrowie wraca dzięki opatrzności Bożej, która działa albo wprost, to może być jakieś cudowne uzdrowienie, bezpośrednio przywracając zdrowie, albo poprzez rozumne postępowanie lekarzy i pacjentów, którzy z lekarzami współpracują. Ale w tym miejscu, gdzie tak mocno pokazujemy, że każdy powrót do zdrowia jest znakiem przybliżającego się Królestwa Bożego, w tym miejscu pojawia się bardzo podstawowy problem, który ma bardzo wiele obliczy. Otóż dzisiaj zaczynamy obserwować jakąś absolutyzację zdrowia, absolutyzację życia doczesnego, absolutyzację możliwości medycyny i współczesnej technologii. Współczesnym przykładem jest tak zwany transhumanizm, który taki nowy nurt filozoficzny, w którym głosi się taką tezę, że współczesne technologie pozwolą usunąć nie tylko cierpienia, ale nawet śmierć z ludzkiej egzystencji. Mówią o tak zwanym immortalizmie, czyli nieśmiertelności. Przekonanie o możliwości zbudowania szczęśliwego królestwa czysto ludzkimi siłami, to znaczy raju na ziemi, które obiecywały i obiecują różnego rodzaju ideologie. Ten transhumanizm tak trochę się o tę ideologię ociera właśnie. Wspólnym mianownikiem jest w tym podejściu przekreślenie prymatu Boga, wykroczenie przeciwko pierwszemu przykazaniu Bożemu, próba zerwania zakazanego owocu będącego obrazem granicy między Bogiem a człowiekiem. Symbolem tego jest wieża Babel. Budowanie jakiejś cywilizacji, jakiegoś królestwa bez Boga tylko i wyłącznie ludzkimi siłami, a zdrowie to doczesne się świetnie nadaje do tego budowania tego królestwa tylko i wyłącznie ludzkimi siłami. Każde uzdrowienie, powiedzieliśmy, jest znakiem zbliżającego się Królestwa Bożego. Bożego, nie ludzkiego. Zdrowie doczesne, salus w pierwszym znaczeniu, jest tylko znakiem zbawienia wiecznego.
czyli salus w znaczeniu drugim, tym głębszym, duchowym, które w pełni objawi się wraz z nadejściem Królestwa Niebieskiego na końcu czasów. I choć możemy, a nawet powinniśmy się przyczyniać do zbliżania Królestwa Niebieskiego poprzez troskę o zdrowie doczesne, to jednak Królestwo jest przede wszystkim dziełem Boga i Jego łaski. Ostatecznie zbawienie przychodzi z góry, od Boga, nie od ludzi. Możliwe są dwie skrajności. Albo przekonanie o absolutnych ludzkich możliwościach, jakiś skrajny racjonalizm i ten właśnie transhumanizm też się o to ociera, albo tylko zapatrzenie w przyszłe Królestwo Boże bez zaangażowania w ten świat fideizm, ale też taka na przykład nie będę się leczył, ale tylko będę modlił się o zdrowie. To są pewne skrajności. W kontekście tych skrajności chrześcijaństwo z punktu widzenia marksistowskiego jest oskarżane o to, że odrywa człowieka od zadań ziemskich, że jest utopią, że trzeba je zwalczać, by ludzie nie ulegli alienacji i mogli angażować się w ten świat, czyli oskarżają nas o ten fideizm, że my tylko patrzymy w to przyszłe Królestwo Boże. A my odpowiadamy tak, że transcendentny wymiar nadziei łączy się jednocześnie z pełnym zaangażowaniem w ten świat. Oczekiwanie Królestwa Bożego nie tylko nie zwalnia człowieka z uczestnictwa w doczesnym przekształcaniu tego świata, ale wprost przeciwnie, zachęca go, by odnalazł najgłębszy sens tego zaangażowania. Jednak, i to Sobór Watykański II fajnie pokazał, należy odróżnić postęp ziemski od wzrostu Królestwa Chrystusowego. Postęp ludzki zawsze jest skażony grzechem i egoizmem. Nikt nie kwestionuje zaangażowania w budowę takiego porządku, by wspierać cierpiących, leczyć chorych, rozwijać medycynę. Ale nie należy tego utożsamiać z nadchodzącym Królestwem Bożym, które przecież przekracza programy te społeczne, profilaktyczne, zdrowotne, uznając równocześnie ich autonomię. Czyli chrześcijanin angażuje się w całą politykę prozdrowotną, bo wie, że powrót do zdrowia jest znakiem nadchodzącego Królestwa Bożego, ale równocześnie chrześcijanin wie, że wszystkie programy publiczne, także te prozdrowotne, są zawsze ograniczone i są tylko i wyłącznie pewną małą cząstką, są tylko znakiem o wiele większego wydarzenia, jakim jest Królestwo Boże, które jest dziełem samego Chrystusa. W czasie trwania choroby, szerzej cierpienia, mamy trzy możliwości, nie wykluczające się nawzajem. Zaangażować ludzki rozum w przezwyciężenie choroby i cierpienia, rozwój medycyny, wypraszać u dobrego Boga łaskę zdrowia, która albo zostanie udzielona poprzez działania medyczne, albo poprzez nadzwyczajną ingerencję Boga cud, albo też nie zostanie udzielona, bo taka będzie wola Boża. I ostatecznie może złączyć swoje cierpienia z ofiarą Chrystusa i włączyć się w dzieło zbawienia świata, przybliżając królestwo eschatologiczne, to eschatologiczne Królestwo Boże. I właśnie ten trzeci wątek, który się tutaj pojawia, chciałem teraz szerzej rozwinąć, bo Chrystus, przybliżając się do ludzkiego cierpienia, biorąc cierpienie na swoje ramiona, ostatecznie ofiarował je w postawie miłości i posłuszeństwa. Trzy elementy postawy Jezusa wobec cierpienia można tutaj zobaczyć i unaocznić, a mianowicie świadomość. Jezus wiedział, że idzie na mękę, trzy razy ją zapowiadał. Akceptacja, mimo lęku przed męką, cierpieniem, śmiercią, poci się krwawym potem w ogrójcu, ale mówi: Ojcze, niech się dzieje Twoja wola. I wreszcie akt ofiarowania, wykonało się to Chrystusowe wykonało się cierpienie, dokonuje odkupienia. I to jest ten kierunek, że to cierpienie
zostaje oddany przez Jezusa Chrystusa Bogu w dziele zbawienia świata. I te trzy postawy, świadomość, akceptacja, ofiarowanie, człowiek może próbować przyjąć swoje własne życie. My też jesteśmy świadomi tego, że cierpimy, szczególnie jak jakaś choroba, trudność się w naszym życiu pojawia, ale w tym momencie też ważne jest, by nawet jak człowiek jest zdrowy, żeby miał świadomość nieuchronności cierpienia. Człowiek to homo patiens, istota cierpiąca, jak powie Viktor Frankl, a medycyna nie jest wszechmocna, jakby chciał transhumanizm. Ma swoje ograniczone możliwości, bo nie jest Bogiem. Człowiek może próbować zaakceptować własne cierpienie. Znowu, to nie masochizm, ale to zgoda na moją egzystencję, doświadczenie własnych słabości. W tej zgodzie na cierpienie, człowiek odkrywa istotne wartości w swoim życiu, zaczyna przewartościowywać swoje życie, zaczyna zatrzymywać się nad sprawami istotnymi, najważniejszymi i w tym sensie cierpienie ma jakiś charakter wychowawczy. Można powiedzieć, że sztuka życia, dobre przeżywanie życia będzie nas uczyło sztuki cierpienia, dobrego przeżywania cierpienia, ale odwrotnie jest także, że cierpienie uczy nas właściwego podejścia do życia. Jedno z drugim jest bardzo, bardzo powiązane. I wreszcie ten trzeci akt ofiarowania się w cierpieniu. Co ciekawe, to ofiarowanie się w cierpieniu można nawet w takim czysto ludzkim, naturalnym wymiarze zrozumieć, nie tylko w sensie teologicznym. Świetnie tę sprawę ujął Viktor Frankl, sam przeszedł obóz koncentracyjny i w swojej słynnej książce Homo Patiens mówi takie słowa. Moje cierpienie może mieć intencje. Mogę cierpieć sensownie tylko wtedy, gdy cierpię za coś lub za kogoś. To też cierpienie. Jeżeli ma mieć sens, nie może być celem samym sobie. Ma w tym momencie, bo w tym samym momencie cała gotowość cierpienia i gotowość poświęcenia się przemieniałaby się w masochizm. Chrześcijaństwo to nie masochizm. Cierpienie ma sens tylko wówczas, gdy chodzi o coś. Akceptując cierpienie, wypełniamy intencją nie tyle samo cierpienie, ale poprzez cierpienie jeszcze coś, co nie jest z nim identyczne. Cierpienie transcendujemy, czyli przekraczamy. Cierpienie sensowne wskazuje zawsze poza siebie, na coś, o co w cierpieniu chodzi. Jednym słowem, sensowne cierpienie jest przede wszystkim ofiarą, powie Viktor Frankl. Czyli podsumowując słowa Frankla, to nie jest teolog, to jest psychiatra. Sensowne cierpienie i umieranie to takie, które wskazuje poza siebie, na coś, o co w cierpieniu chodzi, na jakąś wartość, na coś, o co warto grać poprzez własną chorobę, poprzez własne cierpienie. I wreszcie ten akt ofiarowania jest możliwy do zrozumienia najpełniej i najgłębiej w wymiarze religijnym. To złożenie Bogu daru z siebie w najwyższym akcie miłości, łącząc siebie z męką, ofiarą Jezusa Chrystusa. I słynny cytat świętego Pawła z listu do Kolesan, teraz raduję się w cierpieniach za was i ze swej strony w moim ciele dopełniam braki udręk Chrystusa dla dobra jego ciała, którym jest Kościół, łącząc się z Chrystusem, razem z nim współpracuje w dziele zbawienia świata, w dziele także przybliżenia Królestwa Bożego, tego już eschatologicznego, którego znakiem jest męka, śmierć i zmartwychwstanie Pana Jezusa. I kończąc, dwa takie świadectwa, świadectwo pracy mojego brata, czyli apostolstwo chorych, wspólnota duchowa założona prawie 100 lat temu, nomen omen w Holandii,
apostolstwo chorych zostało założone w Holandii. Co się stało z Holandią, w której powstało apostolstwo chorych, a która poszerza z dnia na dzień prawo do eutanazji? To jest rzecz naprawdę godna jeszcze głębszych analiz, także pewnych naukowych. Co się działo? Co się stało? Ale to apostolstwo chorych, właśnie założone przez księdza Willenborga w Holandii, ono rozwija się w Polsce bardzo, bardzo prężnie, jest wspólnotą duchową, jej znakiem, że tak powiem, zewnętrznym jest miesięcznik Apostolstwo Chorych redagowany przez mojego brata. Aby być członkiem Apostolstwa Chorych, należy spełniać trzy warunki. Te trzy warunki od samego początku towarzyszą Apostolstwu Chorych, temu holenderskiemu, później francuskiemu, później polskiemu w wersji księdza Michała Rękasa, założyciela Apostolstwa Chorych we Lwowie, który później po wojnie osiadł w Katowicach, i te trzy warunki właściwie są niezmiennie takie same. Przyjmować cierpienie z poddaniem się woli Bożej, to o czym mówiłem, ta zgoda, ta akceptacja. Znosić je cierpliwie po chrześcijańsku w zjednoczeniu z Jezusem, który się za nas ofiarował na krzyżu, ofiaruje w Eucharystii i żyje w Kościele. Ofiarować swe cierpienia w intencji przybliżania Królestwa Bożego. Pięknie, że tam jest ta intencja Królestwa Bożego, przybliżania Królestwa Bożego za zbawienie świata, za Kościół i ojczyznę, i w intencji Ojca Świętego. Proszę zauważyć te dwa momenty, na które zwróciłem uwagę. Z jednej strony mamy prawo modlić się o zdrowie, współpracować z medycyną. Mało tego, poprzez każde uzdrowienie przybliżamy Królestwo Boże, bo zdrowie jest znakiem zbliżającego się Królestwa Bożego. A z drugiej strony ofiarujemy nasze cierpienia dobremu Bogu, łącząc je z Jezusem Chrystusem, w intencji przybliżania eschatologicznego Królestwa Bożego, i to dzieje się we wspólnocie, tak bardzo świadomie, oczywiście nie tylko, ale w tej wspólnocie, którą prowadzi mój brat, wspólnocie Apostolstwa Chorych. Próbujemy podobnie w naszym ośrodku, to już ostatni slajd, drugie świadectwo, które obiecałem tutaj na koniec przedstawić. Razem przeżywałem z moimi podopiecznymi pandemię. Moi podopieczni przez 11,5 miesiąca byli całkowicie zamknięci w domu pomocy społecznej. Mieliśmy rok temu naszą taką falę covidową, kilkunastu podopiecznych i kilkunastu pracowników było zakażonych, ja także. Dużo się mówiło o domach pomocy społecznych jako szczególnie trudnych środowiskach. Ja to przeżywałem od środka, jako członek tej wspólnoty, także zamknięty. I trwaliśmy, modliliśmy się za siebie, modliliśmy się za Kościół, modliliśmy się za chorych. Ta intencja cały czas była obecna, a znakiem tej naszej modlitwy epidemicznej są nasze paschały. Proszę zauważyć dwa ostatnie paschały z roku 21 i 20. One są o wiele bardziej wypalone niż z roku 19 i 18. O tyle dłużej modliliśmy się w naszej kaplicy za chorych, za kapelanów, towarzysząc jako wspólnota niepełnosprawnych w tym trudnym doświadczeniu społecznym. Nawiasem mówiąc, ostatecznie nasi podopieczni bardzo łagodnie przeszli COVID-a. Wierzymy w to, że zadziałały tutaj dwie rzeczy. Fides et ratio. Fides, bo bardzo dużo żeśmy się modlili, a ratio, bo bardzo wysokie rygory epidemiczne żeśmy sobie zafundowali. I Bogu dziękujemy, że także i w taki sposób poprzez tę naszą modlitwę to Królestwo Boże próbowaliśmy budować i przybliżać. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję. To bardzo żywy i taki bogaty w treść, ale jak widzimy uporządkowany wykład. Myślę, że z przyjemnością będziemy mogli ten tekst przeczytać w publikacji. Otwieram dyskusję, do powiedzenia, pytania. Bardzo proszę. Tyle tu wątków jest do powiedzenia. Jakby pierwsza to jest taka ta sprawa powszechna, że cierpienie jest takim elementem, uważaj, coś się źle dzieje. A my współcześnie tak postępujemy, czy cię boli ręka, czy cię, znaczy głowa, czy cię łapa, weź a papa. O, taki ten środek, jak to mówią pierwsze tego. A to jak ten element cierpienia pierwszy, to jest taki, żebyśmy zwrócili uwagę, żebyśmy się zatrzymali. Drugim takim elementem to jest takie, nie do końca się zgadzam, że to uzdrowienie przybliża do Boga, bo ci współcześni szarlatani to kosztem ducha leczą czasem ciało i to taki ten element jakoś mi się też kojarzy. I jeszcze skończę i tego. Jeszcze jest taki element jakby tego cierpienia od dzieci fatimskich poprzez tu współcześnie, taki jestem blisko związany z tym, znaczy już nie żyje, Anatol Kaszczuk, Różaniec odmieni ciebie świat, kiedy oni mieli taką dość do wniosku, podpowiedział taką żertwę, żeby te rzeczy wielkie mogły się realizować, to potrzebne jest cierpienie tutaj. Tak, no dziękuję. Chciałem dopowiedzieć, doprecyzować. To jest tak, oczywiście uzdrowienie nie musi przybliżać do Boga. Ja tego nie powiedziałem. Tak jak cierpienie nie musi przybliżać do Boga, to też powiedziałem. Uzdrowienie, zdrowie jest znakiem, jest znakiem jakiegoś dobrostanu, czyli w tym sensie jest niedoskonałym przejawem zbliżającego się Królestwa Bożego, które będzie w pełni szczęśliwe. Więc warto także w tę stronę na to patrzeć, bo i Izajasz, i Pan Jezus pokazują uzdrowienia jako pewne znaki zbliżającego się Królestwa Bożego. To, że człowiek może tego nie odczytać, to, że uwierzy, że to on swoimi możliwościami medycznymi przywrócił zdrowie, że tu w ogóle Pana Boga nie było w tym wszystkim, to jest inna rzecz. Ta pycha wieży Babel nam po prostu bardzo, bardzo grozi. To jest jedna rzecz. I druga rzecz, którą też bym chciał tutaj dopowiedzieć, że czasem potrzebne jest cierpienie. Tak, cierpienie jest potrzebne, bo ono nas zatrzymuje, ale ostatecznie wartością i tym najcenniejszym elementem nie jest samo cierpienie, tylko to, co ja poprzez cierpienie odkryję. Jezus nas nie zbawił przez samo cierpienie jako cierpienie, tylko nas zbawił przez posłuszeństwo i miłość względem Boga. Czyli odwrócił to, co się stało w raju, bo tam było nieposłuszeństwo i odwrócenie się od Boga. Czyli to, co zbawia, to przez co zbawił Jezus Chrystus i to, poprzez co my się możemy włączyć w dzieło zbawcze Jezusa Chrystusa, to posłuszeństwo i miłość. Dziękuję. Zanim oddam jeszcze mikrofon, dopowiem, to ksiądz Dariusz zna, w naszej diecezji jest takie sanktuarium Matki Bożej Bolesnej Królowej Polski, Pani Ziemi Świętokrzyskiej w Kałkowie, które założył ksiądz infuat Czesław Wala, zmarły rok temu. Kiedyś, ja tam często bywałem u niego i kiedyś mi takie, on był bardzo małomówny, ale był geniuszem słuchania. To było piękne, jak on potrafił słuchać godzinami ludzi, którzy przychodzili, opowiadali różne rzeczy. Mało mówił, ale to, co mówił, było bardzo do serca. On mi kiedyś tak powiedział, mówi, słuchaj, ile razy rozpoczynam jakieś nowe dzieło w tym sanktuarium, a tych dzieł tam jest dużo, tam jest i właśnie hospicjum, i taki ośrodek dla właśnie osób niepełnosprawnych, starszych, mnóstwo rzeczy tam jest naraz, a było gołe pole przed laty. Ja jako młody ksiądz, 2-3 miesiące po święceniach z grupą młodzieży oazowej wybraliśmy się tam pieszo, to kościół był w szczerym polu na wysokości Gzymsu. Kilka miesięcy później kościół już był zamknięty, więc praca niezwykła. Historia tego miejsca jest też niesamowita, ale właśnie on to powiedział taką ciekawą rzecz, że mówi, jeżeli rozpoczynam jakieś dzieło i nie spotyka mnie cierpienie, to ja się boję, że to nie jest Boże, że to
nie wiem, co z tego wyniknie, ale mówi, do tej pory zawsze tak było. Albo jakiś wypadek, albo jakieś coś się wydarzyło. Mówi, zawsze pojawiało się cierpienie, które on odczytywał jako znak, że tu jest walka duchowa, że to jest jakaś taka próba ze strony zła, on tak to widział, ze strony zła, żeby to udaremnić, a jednocześnie właśnie to znak takiej Bożej opatrzności, że wielkie rzeczy rodzą się z krzyża, z cierpienia. To spojrzenie jest takie, że idziemy dobrą drogą, jeśli coś się dzieje, bo jeśli jesteśmy przez wszystkich chwaleni, tacy piękni tego wszystkiego, to coś jest nie tak, to my nie idziemy dobrą drogą. Dziękuję. Z wiersza Mistrz Prawdy. Mistrz Prawdy zawsze jest mistrzem bólu, a chwałą bólu jest jego chwała. Witaj mi, cierniem zraniony królu. Po cierniach ludzkość ciebie poznała. Mnie to tak trochę intryguje. Mam taką zagwozdkę, bo jest wielu charyzmatyków, którzy robią takie spotkania o uzdrowienie duszy i ciała. I jak to jest, że niektórzy dostępują tego uzdrowienia, a niektórzy umierają w krótkim czasie na oczach bliskich? Od czego zależy uzdrowienie? Tak, to jest pytanie o tajemnicę cierpienia i tajemnicę Bożej opatrzności. Niezbadane są wyroki boskie. To, czego doświadczyłem, kiedy umierała ta 6-miesięczna Hania, kiedy tak intensywnie cała rodzina modliła się o zdrowie dla niej. Pan Jezus też wszystkich nie uzdrowił. Uzdrowił pojedyncze osoby. Mamy prawo modlić się o zdrowie. Pan Jezus też prosił o oddalenie kielicha, a równocześnie wypowiedział, niech się stanie twoja wola. I chyba tylko tyle. Chyba więc to jest trochę tak, wobec tego pytania, które pan stawia, to jest trochę jak ten Hiob. Ja mały muszę zamilknąć. Żeby móc odpowiedzieć na to pytanie. I oczywiście, jeżeli ta modlitwa jest niewysłuchana, po ludzku mówiąc, to zdrowie nie wraca, no to dokonają się te dwie drogi, które zarysowałem. Albo człowiek się odwraca od Boga, bo mówi, Boga nie ma, bo się modliłem, a zdrowie nie wróciło. Albo rzuci się w ramiona Ojca, odda się w ręce dobrego Boga i powie, bądź wola Twoja, przyjmuję Twoje niezbadane wyroki, których teraz nie rozumie. Może kiedyś zrozumie w przyszłości, może wieczności zrozumie, dlaczego musiałem cierpieć, dlaczego musiała cierpieć moja bliska osoba. Może jednak do mikrofonu z uwagi na rejestrację. Ja zakładam, że Bóg Ojciec wie, co dla nas każdego jest najlepsze i jednemu daje tą łaskę wyzdrowienia, a dla drugiego jest ta choroba i śmierć czasem lepszym rozwiązaniem niż dalsze życie w grzechu. I dziękuję. A propos tych modlitw o uzdrowienie, czasem nazywanych niesłusznie mszami o uzdrowienie, temat jest bardzo rozległy i delikatny. Ja tu oczywiście nie chcę wchodzić specjalnie w tę działkę, bo byśmy tutaj mogli do rana o tym dyskutować i pewnie krew by się polała, ale problem jest bardziej złożony i dla mnie niepokojący. Mianowicie ta powszechność tych praktyk, tych modlitw, praktycznie co parafia to jakieś są te cykliczne spotkania, modlitwy o uzdrowienie,
stała się pewną modą, pewną taką zwyczajną praktyką, która zdaje się zupełnie usuwać w cień sakrament uzdrowienia duszy, jakim jest sakrament pokuty, i sakrament uzdrowienia ciała, jakim jest sakrament namaszczenia chorych. To są naturalne środki Kościoła służące uzdrowieniu duszy i ciała. Natomiast te praktyki, one tutaj, jak mówię, ja ich nie kwestionuję jako takich, natomiast jest pewne niebezpieczeństwo, bo one się wpisują w pewien nurt tak zwanego prosperity gospel, takiej pewnego nurtu duchowości, w którym właśnie najważniejszy jest dobrostan. Boli cię ząb, Pan Jezus uzdrawia twój prawy górny ząb, prawda? Do czego my dochodzimy? Poza tym zauważmy Państwo, że bardzo często są to uzdrowienia deklarowane, a nie weryfikowane. Kiedy Pan Jezus uzdrowił tych 10, mówi: idźcie, pokażcie się kapłanowi, czyli osobie, która wtedy pełniła funkcję urzędnika państwowego, żeby on potwierdził, że zostali uzdrowieni. A więc nie deklaracja, zostałeś uzdrowiony. Pytanie, czy ktokolwiek zbadał, czy ten człowiek był chory? A poza tym, czy ktoś badał, że on faktycznie wyzdrowiał? Kryteria Kościoła pod tym względem są bardzo jednoznaczne, że uzdrowienie, żeby uznać za cud, musi być natychmiastowe, całkowite i trwałe. O ile wiem, w Lourdes, które jest takim miejscem znamiennym, gdzie to cierpienie rzeczywiście powala człowieka na kolana i uczy pokory, kiedy się patrzy na te tysiące ludzi chorych na wózkach, na łóżkach, w tej procesji eucharystycznej. Kiedyś, kiedy byłem po raz pierwszy, bardzo mnie zdziwiło, dlaczego za celebransem, oczywiście zaraz za celebransem, idzie grupa świeckich ludzi, koło 10, a za nimi dopiero cały orszak tych chorych na wózkach, na łóżkach takich, na kółkach. O co to chodzi? Okazuje się, że tych kilka osób idących bezpośrednio za celebransem, który niesie Najświętszy Sakrament, to jest komisja medyczna składająca się ze specjalistów, niekoniecznie katolików, którzy, gdyby się wydarzył cud uzdrowienia, to oni są na miejscu do badania. Zarejestrowano ponoć w Lourdes ponad 76 tysięcy uzdrowień, które nie znajdują wytłumaczenia medycznego. Z czego na przestrzeni tych 150 lat uznano za absolutnie niepodważalne cuda zaledwie około 70, 1 na 1000. Tymczasem w obrzędach modlitw o uzdrowienie, o których tu mówię, charyzmatyk wychodzi i mówi: dzisiaj Pan Jezus uzdrowi 20 osób. No to co Pan Jezus ma zrobić? No musi uzdrowić. No. Przepraszam, że trochę ironizuję, ale myślę, że tu jest często problem. Pan mówi, ludzie, była modlitwa o uzdrowienie, umarli. No pytanie, czy to tak naprawdę chodziło o uzdrowienie? Poza tym, ja jeszcze inną rzecz dopowiem. Prowadziłem kiedyś taki cykl wykładów pogadanych w Skarżysku Kamiennej, w Sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej, z którym jestem związany przez kapitułę. I tam pojawiła się w tej grupie słuchaczy pani, stosunkowo młoda mężatka, która widać było, że miała jakąś poważną dysfunkcję chodzenia, ledwo poruszała się. I ona potem właśnie w rozmowie dała takie świadectwo, że była wożona przez przyjaciół po wielu tych mszach uzdrowieniowych i nic nie pomagało. No i oni się modlili, wkładali na nią ręce, a ona mówi: ale nic się ze mną nie dzieje, nie ma uzdrowienia. Oni mówią: bo wiary nie masz, jakbyś miała wiarę, to byś natychmiast tu wyzdrowiała. No więc mówi: tak mnie zdołowali, że byłam na granicy depresji, że była gotowa popełnić samobójstwo, no bo mówi: ja tutaj całym sercem, całe życie przylgnięta do Chrystusa, zaangażowana, i mówią: wiary nie masz, publicznie, no to mówi: no to było tak dla mnie, jakby mi ktoś w twarz uderzył. I z tym bólem poszłam do miejscowego proboszcza, starego księdza prostego, i powiedział: dziecko, a pomyślałaś, że może Panu Jezusowi jesteś potrzebna właśnie w takim stanie, w jakim jesteś? I mówi: to było dla mnie uzdrowienie. Mówi: pokochałam moje cierpienie. Mówi: poczułam się wreszcie wolna wewnętrznie, choć moje ciało jest ograniczone, ale mówi: nareszcie odzyskałam radość. Więc proszę Państwa,
Tutaj jest niebezpieczeństwo takiego spłaszczenia tego problemu cierpienia, uzdrowienia. Często te praktyki, one idą w takim kierunku właśnie takiego haju, takiego gospel prosperity. Nie? Wszystko się musi udać, wszystko musi być takie uśmiechnięte, takie chrześcijaństwo radosne, broń Boże. No, to jest to, czego współczesny człowiek potrzebuje. Mówi się o tak zwanej duchowości fast foodowej. Czyli właśnie szybko, łatwo zaspokoić potrzeby. Boli cię, to msza o uzdrowienie. Nawet bez pogłębienia refleksji, że może to cierpienie ma jakiś sens, może to jest jakiś właśnie znak Bożej opatrzności, to co Pan powiedział, że Pan Bóg chce mi coś przez to powiedzieć. W współczesnym świecie mówi się, że zdrowie jest najważniejsze. Tylko zdrowie. I wszyscy żyją, i Kościół nawet wchodzi to, co tutaj ksiądz profesor bardzo słusznie zauważył, te mszy o uzdrowienie, to tak troszeczkę z tej perspektywy, no to nie jest budujące. Dziękuję. Tak, tutaj jest świetne powiedzenie. Często słyszymy takie życzenia świąteczne, prawda? Życzę zdrowia, bo zdrowie najważniejsze. I to często mówią kapłani. No zaraz chyba, zbawienie najważniejsze dla chrześcijanina. Może najpierw damy tutaj, dobrze? To jeszcze ja mam takie pytanie, jak już wiemy, że cierpienie jest potrzebne, to w takim razie, jak ma się jakieś osoby bliskie, które zmagają się z tym cierpieniem, to cierpienie jest codzienne, to jak takim osobom pomóc znaleźć sens tego cierpienia? O tym mówi bardzo często mój brat. To nie jest tak oczywiście, że przychodzi kapelan szpitalny czy dyrektor apostolstwa chorych do człowieka chorego i mówi: złącz swoje cierpienie z krzyżem Chrystusa, a będzie miał sens zbawczy. To jest wszystko prawda oczywiście. Ale ten proces odkrywania cierpienia, sensu cierpienia jest nieraz procesem bardzo długim. To są tajemnice łaski Bożej i opatrzności Bożej w życiu każdego człowieka, a to przebiega inaczej. Pan pyta, co możemy. Możemy przede wszystkim towarzyszyć człowiekowi, towarzyszyć przy jego łóżku, towarzyszyć przy jego, w jego cierpieniu. Ksiądz Eugeniusz Dudkiewicz, palotyn, założyciel ruchu hospicyjnego w Polsce, z Gdańska. Tutaj ksiądz, ojciec palotyn, tak? Ksiądz potwierdza właśnie, że tu palotyna przywołuje. Zawsze mówił, mieć czas dla człowieka chorego, nie śpieszyć się od jego łóżka. Kiedy umierała moja mama, byłem młodym księdzem, mój brat był jeszcze klerykiem na ciężką chorobę nowotworową i po raz kolejny wróciłem ze szpitala taki trochę rozbity, smutny, ale równocześnie miałem ochotę jeszcze coś, nie wiem, mamie mówić, pouczać ewentualnie i pytam się mojego proboszcza już świętej pamięci, księdza Jana Klemensa: księże proboszczu, co ja jeszcze mogę mamie dać? Krótko odpowiedział. Krótko. To się stało w ogóle, jego odpowiedź stała się treścią de facto całego rozdziału mojego doktoratu o hospicjum, a mianowicie powiedział: ksiądz tam powinien być. Ksiądz przy mamie powinien być. Ja tego zdania nie zapomnę, które wtedy powiedział. I czyli nie jakieś pouczanie, nie jakieś moralizowanie, nie jakieś, tylko, bo tak naprawdę o sensie cierpienia może powiedzieć przede wszystkim człowiek cierpiący, przede wszystkim człowiek chory, a my możemy go wesprzeć naszą obecnością, naszą modlitwą, oczywiście naszym różańcem z nim odmówionym, naszym wsparciem, żeby nie był samotny. I w tym doświadczeniu on sam będzie ten sens cierpienia przeżywał i odkrywał po swojemu. Może ostatnie, jeśli jest pytanie, już czas nam się kończy. Ja pracowałem z chorymi 15 lat i wspominam takie właśnie zdarzenia swojego życia, gdzie po prostu chorzy umierali na raka, na różne choroby, udary mózgu, sercem, zawały,
no to właśnie miałem dla nich wielką cierpliwość. To znaczy cierpliwość, modlitwa, zrozumienie, być przy nich właśnie każdego dnia, w tych momentach, kiedy pracowałem z nimi od 8 godzin, 12 godzin dziennie. I to przybliżyło mnie właśnie też, cierpienie z Bogiem połączyło też, że mogłem ich zrozumieć. Jeżeli 3 lata temu dosięgła mnie choroba rakowa też, zrozumiałem, że pewnie Bóg ma dla mnie jakiś plan, jakiś cel w życiu, że przez to moje cierpienie mogę się do Boga przybliżyć. W tym sensie, że połączone moje cierpienie z Bogiem to mi miłość, radość, zbawienie mojej duszy i po prostu modliłem się nie o leczenie ciała, po prostu o ducha. Jeżeli duch będzie uzdrowiony, to ciało będzie powoli z wolą Bożą popełniało to, że ono powoli, powoli dojdzie do zdrowia. Jak nie dojdzie, to będę miał łaskę u Boga, że będę mógł być zbawiony w przyszłości w Jego Królestwie czy inny sposób. I tak podchodzę w tym sposób teraz w tym momencie, bo odczuję Krakowy, kiedy ma niby raka uleczonego, to po prostu wie, że za rok, dwa, trzy dosięgnie go ta choroba, a może i nie. I muszę mieć taką świadomość, że za rok, dwa, trzy mogę to samo dostać ponownie w inne przerzuty, ale w połączeniu z Bogiem, cierpienie połączone z miłością Jego, Jego tą radością mogę być bardziej do Niego przybliżony. Dziękuję. Jaka jest granica w szukaniu uzdrowienia, a pogodzenia się z cierpieniem i z tego cierpienia próba znalezienia takiej radości bycia w tym krzyżu razem z Bogiem? To jest bardzo dobre pytanie. Apostolstwo chorych od samego początku mówiło, że ofiarowanie cierpienia nie oznacza nie troszczenia się o zdrowie i nie oznacza, że nie należy, nie można się modlić o zdrowie. Zarówno Willenborg, jak i Renkas o tym bardzo wyraźnie mówili. I zawsze o to zdrowie możemy i mamy prawo zabiegać, bo tego nas uczył Pan Jezus. Ale równocześnie przychodzi ten moment właśnie pogodzenia się z własnym cierpieniem, własną słabością, z tym faktem na przykład, że to zdrowie nie wraca, mimo że ono zabiegam. I ta granica chyba przebiega dokładnie w tym samym miejscu, gdzie ona przebiegała w duszy w Pana Jezusa, który z jednej strony modlił się: Ojcze, zabierz ode mnie ten kielich, a z drugiej strony powiedział: Ojcze, w Twoje ręce, Ojcze, niech się stanie Twoja wola. Dziękuję bardzo. Tak, ale my to no mamy, właśnie nie, już nie będziemy przedłużać, bo też my musimy się też posilić. Otóż, mili Państwo, o 19:30 mamy zaplanowany koncert. Zadbajmy o to, żeby nie okazało się tak, że artystów będzie więcej niż słuchaczy. Więc zapraszam na koncert o 19:30. Chór i Orkiestra Kameralna Jubileum z Lublina. Myślę, że będzie to bardzo dla nas też budujące przeżycie. Dziękuję bardzo wszystkim prelegentom obecnym i nieobecnym i Państwu za żywą dyskusję. Jak widać, temat, który nas niezwykle wciąga, ale temat, który, jak słyszeliśmy, bardzo żywo wiąże się z tajemnicą Królestwa Bożego. Zakończmy krótką modlitwą. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Bardzo dziękuję. Do zobaczenia za 1,5 godziny.